Dzień dobry, witamy świadka. Wskazuję, że w wezwaniu na rozprawę w sprawie R10/17 pouczono, proszę bardzo, tutaj jest miejsce, pouczono świadka jego obowiązkach i uprawnieniach procesowych dotyczących postępowania dowodowego wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego, w tym o prawie odmowy zeznań oraz o prawie odmowy odpowiedzi na pytania. Pouczam świadka pana Roberta Migrosa o treści artykułu 233 artykuł 1 kodeksu karnego. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Czy zrozumiał pan treść pouczenia? Zrozumiałem. Czy chciałby pan złożyć oświadczenie co do okoliczności rozpoznawanej sprawy? Nie, dziękuję. Dziękuję uprzejmie, wobec czego przechodzimy do pytań. Ja pozwolę sobie pierwszy zadać panu kilka pytań. Zacznijmy od takich pytań formalnych. Od kiedy pan mieszka przy ulicy Poznańskiej 14? Na ulicy Poznańskiej mieszkam od 1999 roku. Czy zamieszkuje pan sam, czy zamieszkuje pan z rodziną przy ulicy Poznańskiej? Zamieszkuję obecnie z żoną i jej córką. Mieszkamy we trójkę. Dobrze, a proszę powiedzieć, czy wasza sytuacja w tej nieruchomości zmieniła się w jakiś sposób po przeprowadzonej reprywatyzacji tej kamienicy? Tak, owszem, no, sytuacja zmieniła się dramatycznie. Sytuacja odnosi się też do tych obecnych właścicieli, gdzie to wszystko ma miejsce, podwyżka czynszów, co z kolei dalej skutkowało tym, że mamy też eksmisję. Eksmisja jest niezasadna z tego względu, że no po prostu my płacimy czynsze, ale obecny właściciel po prostu nic sobie z tego nie robi i podwyższa nam czynsz, bo stawkę mamy zaskarżoną 25 zł za metr kwadratowy. Sprawa toczy się w sądzie. Rozprawa ma się odbyć we wrześniu tego roku, a obecny właściciel nam już stawkę tą czynszową podniósł do 59 zł, uważając, że on nie ma godziwego zysku. I na tą chwilę też do momentu to nie jest do remontu, tak? Wszystkie lokale są niszczone, te gdzie ktoś wyszedł po prostu z lokalu, niszczone są tak naprawdę do gołych ścian. No strasznie, strasznie to wygląda. Rozumiemy. Czy z pana, czy ze świadka wiedzy wynika, czy świadek ma jakąś wiedzę, co, jakie były dalsze losy osób, które musiały opuścić tą kamienicę w związku z, jak rozumiem, jak świadek zeznaje, z podnoszeniem, radykalnym podniesieniem czynszu? Są osoby, które starały się o lokal zastępczy, socjalny, komunalny, ale to ja mówię, no z tego co jest mi wiadomo, to jest jedna osoba, która po prostu dostała takowy lokal ze względu na to, że w rodzinie było dziecko, może osoba, tak, bo to już nie dziecko, o niepełnosprawności, tak. To taki lokal był łatwiej, było łatwiej uzyskać. Pozostałe to jest chyba kilka osób, gdzie jakiś tam lokal tam, nie wiem, 20-parometrowy, po jakimś jedna, moja znajoma też, sąsiadka, dostała po jakimś zakładzie lokal na ulicy Wilczej, przerobiony na mieszkanie, także tak to wyglądało. Czy z pana wiedzy wynika, czy ze świadka wiedzy wynika, że komuś z tych eksmitowanych mieszkańców, bądź mieszkańców, którzy się wyprowadzali w związku z podniesionym czynszem, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy proponował jakąś inną pomoc? Nie wiem nic na ten temat, powiem szczerze, jeżeli chodzi o pomoc miasta odnośnie tych poszkodowanych czy lokatorów, którzy nie dawali sobie radę. Na pewno wiem, że były składane wnioski o przyznanie lokali zastępczych, socjalnych czy komunalnych, nie wiem jak to określić, ale na pewno były składane. Jak to dalej, czy wszystkie osoby spełniły i przeszły tą weryfikację, też mi jest ciężko określić, bo wiem, że no, część osób to po prostu z tego, co jest mi wiadomo, to generalnie rodzin, do znajomych to może przesadza, ale do rodzin to na pewno, tak? Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś ze świadków ma jeszcze pytania? Proszę bardzo, pan Paweł Lisiecki. Od kiedy pan mieszkał w budynku przy Poznańskiej 14? Od 99 roku. Od 99 roku.
Pan był głównym najemcą lokalu? Nie, moja żona jest głównym najemcą, ja byłem lokatorem. Dobrze. Z kim pańska żona podpisywała umowę najmu lokalu komunalnego? Z miastem, czyli z RGM-em. Tak? A czy podpisywała pańska żona umowę najmu lokalu w budynku przy Poznańskiej 14 z osobami, które później przejęły ten budynek, czy była to nadal ta sama umowa podpisana z miastem stołecznym Warszawa? Nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie, ale to była chyba ta sama. Czy jakąś umowę z panem Nowaczykiem bądź Piecykiem nie podpisywali państwo? Nie. Tu jeżeli chodzi o tą sprawę, to bo też chodziło o płatności, to pan Robert N. i Janusz Piecyk no, przysłali nam jak gdyby do rozliczeń takich miesięcznych kserokopię tej rozliczenia z ZGM-u, taką kserokopię, że tak mamy płacić, tak? Ale to dopiero było po kilku miesiącach naszych próśb i czyli miał pan umowę zawartą z miastem stołecznym Warszawa, z ZGN-em Śródmieście, tak? Tak. A kto wypowiedział panu tę umowę? Tą umowę mieliśmy wypowiedzianą właśnie przez pana mecenasa Roberta N. i Janusza Piecyka w styczniu, bodajże 17 stycznia 2014 roku, jakoś kilka dni przed sprzedażą kamienicy, tak? Pewnej rzeczy nie rozumiem, bo podpisywał pan, czy pańska żona podpisywała umowę z miastem stołecznym Warszawa, podczas gdy umowę wypowiada pan Piecyk i pan Nowaczyk. Znaczy, czy dobrze to rozumiem? Czy tak to było? Znaczy, tak, bo jeżeli ja dobrze też rozumiem, to sytuacja była taka, w momencie, kiedy on stał się właścicielem tej kamienicy, tak, to ten lokal, który... No nie wiem. No właśnie próbuję ustalić, na jakiej podstawie pan Nowaczyk i pan Piecyk wypowiadają umowę zawartą z miastem stołecznym Warszawa przez pańską żonę. Ja nie wiem, czy gdzieś nie mam dokumentu stwierdzającego właśnie tutaj odnośnie wypowiedzenie. To później, spokojnie. 14, zrzeszająca właśnie lokatorów tych poszkodowanych w tej reprywatyzacji, tak? Ale miesiąc wcześniej pani, która tu będzie dzisiaj też świadkiem, pani Anna Tomas, wystosowała pismo do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Roberta N. i pana Janusza Piecyka odnośnie pana Aleksandra Włodawera. Pan Aleksander Włodawer jest to, znaczy tak przynajmniej zapadło w wyroku sądu, tak, że jest jedynym spadkobiercą w postępowaniu spadkowym odnośnie tej kamienicy Poznańska 14. Zostało to zgłoszone do prokuratury też, że oni jak gdyby wpłynęli na to, chodziło generalnie o to, że oni jak gdyby działali na jego niekorzyść, bo te roszczenia, jeszcze nie kamienica, roszczenia zostały odkupione od niego za około 4 miliony złotych, tak? A później przez okres tych 3 miesięcy zostały jak gdyby temu ostatniemu właścicielowi, obecnemu właścicielowi sprzedane za niemalże 12 milionów, tak? I sprawa została skierowana do prokuratury, to w celu ustalenia, tak? Tam jeszcze my byliśmy jak gdyby na samym początku ustalania, jeżeli chodzi o sprawy spadkowe, bo były pewne zastrzeżenia i moim zdaniem błędy. Jeżeli chodzi o cały ten tok myślenia i ten spadkowy prowadzony przez nasze stowarzyszenie, to niestety nie jestem jakąś osobą, która w tym dobrze włada, ale tak to zostało skierowane do prokuratury. Prokuratura nam to pismo odrzuciła, twierdząc... W którym to roku było? W marcu było napisane pismo, w czerwcu odrzuciła nam prokuratura. 2000 którego? 14 roku, tak. To było zaraz po przejęciu, tak. W czerwcu 14 roku ta prokuratura rejonowa na Kruczej odrzuciła nam ten wniosek o podejrzenie popełnienia przestępstwa. Bodajże za miesiąc było napisane zażalenie zarzucające, że prokuratura jak gdyby nie prześledziła w ogóle
nie sprawdziła nawet, z tego co ja jest mi wiadomo, tak? Nie sprawdziła nawet, jeżeli chodzi o postępowanie spadkowe te z 2010 roku, tej chronologii. Nic nie było sprawdzone, tylko po prostu prokuratura się jak gdyby oparła wyrokiem tylko sądowym z 2010 roku, stwierdzającego, że jedynym właścicielem, jedynym spadkobiercą kamienicy jest pan Aleksander Włodawer. Tą sprawę prowadził zresztą Robert N. Zarzuciliśmy, tak? I prokuratura oparła się jeszcze na decyzji wydanej w 2013 roku o zwrocie czy tej kamienicy. Tak? Dobrze, że pan wspomniał o tym postanowieniu o nabyciu spadku przez pana Aleksandra Włodawera. Mam pytanie, czy ma pan świadomość tego, że imię i nazwisko sędziego, który wydawał to postanowienie o nabyciu spadku przez Aleksandra Włodawera do Poznańskiej 14, to samo imię i nazwisko, które widnieje przy kuratorach spadków dla nieruchomości Twarda 8, 10, Sienna 29? Powiem szczerze, że nie. Nie jest mi nic wiadomo, tak? I ostatnie pytanie. Jak pan myśli, dlaczego miasto stołeczne Warszawa nie było zainteresowane tym, aby nieruchomość przy Poznańskiej 14 została w zasobie miasta stołecznego Warszawy? Znaczy jeszcze wspomnę, jakbym mógł jeszcze to, wspomniałbym o jednej rzeczy, tak, że w 2015 roku zostało też wystosowane pismo przez zastępcę burmistrza dzielnicy Śródmieście, pana Mateusza Siepielskiego, z zapytaniem do zastępcy prezydenta Jarosława Jasińskiego, tak? Jóźwiaka, bo wpłynęło też od nas pismo do właśnie zastępcy burmistrza dzielnicy Warszawa Śródmieście, właśnie pismo, którym my pokazujemy, że są nieścisłości. Wpłynęło 700 fotokopii stwierdzających i uzyskanych z archiwum, tak? I on zadał pytanie, pan Siepielski zadał pytanie zastępcy prezydenta Warszawy, czy nie warto by było rozważyć, tak, jeszcze raz tej decyzji, bo mieszkańcy się zwrócili z prośbą i przynieśli pewne dokumenty, które budzą pewne zastrzeżenia, tak, jeżeli chodzi o ten tok postępowania spadkowego i ta decyzja wydania tej kamienicy, tak, że może skutkować tym, że warto by się jej przyjrzeć, czy na pewno była słuszna, tak? No na to pismo, bo to było pismo 16 kwietnia 2015 roku i na to pismo, z tego co jest mi wiadomo, żadnej odpowiedzi. Znaczy odpowiedź jest taka, że miasto się tym zainteresowało, tylko że dopiero po tym, jak komisja weryfikacyjna dokładnie zajęła się sprawą. Dokładnie tak jest, ale to też pokazuje, że miasto wiedziało, tak, że my jesteśmy, że my przedstawiamy pewne dokumenty, że mamy zgromadzone pewne dokumenty mówiące o tym, że są nieprawidłowości, jeżeli chodzi o postępowanie spadkowe, tak? O, to tak mogę powiedzieć. Dziękuję uprzejmie. Już przekazuję dalej głos kolejnym osobom, tylko chciałbym uporządkować wiedzę, którą do tej pory zebraliśmy. To znaczy, jeżeli ja dobrze rozumiem, tylko żeby świadek potwierdził. Czyli jest tak, przed reprywatyzacją mieszkacie państwo od 99 roku razem z rodziną, z dzieckiem, macie czynsz w wysokości 8 zł za metr i nie macie długów. Po reprywatyzacji na początku jest wypowiedzenie umowy najmu. Jak państwo nie chcecie się wyprowadzić, to podnosi się czynsz na 14, na 25, potem na 59 i stosuje się do państwa zapisy eksmisyjne. Czy ja dobrze zrozumiałem to, co pan powiedział? Tak. Dobrze, to kolejne mam pytanie wobec powyższego. Jaką kwotę w sumie długów na dzisiaj naliczyli państwu obecni właściciele? Z ostatniego pisma tam było 17 tysięcy, ale tak przypuszczam, że minęło też już chyba 2-3 miesiące, jest to kwota około 20 tysięcy, tak? Mhm. To jest ta kwota, ta różnica, jak gdyby, jak jest, że płacimy tą niższą stawkę, nie 25, ale 14,70, jest to naliczane przez administratora. Czyli ja rozumiem, że z pana zeznań wynika, że inne osoby, które już się wyprowadziły
zostały zmuszone do wyprowadzenia z ulicy, z tej kamienicy, przechodziły podobną procedurę, tak? To znaczy na początku przed reprywatyzacją mają czynsz, nie mają długów, potem ze względu na to, że naliczano im tak duże stawki, przestraszyli się i się wyprowadzili z tej kamienicy. Dokładnie tak? Czy chciałem potwierdzić? Tak, dokładnie tak było i to taki schemat był działania na tej zasadzie, że mamy zadłużenie, nie wiem, 10, 15, 20 tysięcy i co? Idziemy bo te osoby, jak już po prostu miały tego serdecznie dosyć, to szły do właściciela, czy tam do tej administracji. I to było na tej zasadzie, dobra, to my wam darujemy, ale do widzenia, tak? Aha, w ten tak, sposób. Tak to działało. Czyli zna pan takie przypadki, gdzie powiedziano, że najpierw naliczono ten dług, tak. podniesiono czynsz o ileś set procent, i następnie powiedziano, że ten dług możemy państwu umorzyć, jeżeli się wyprowadzicie, tak? Tak to było stosowane i przypuszczam chyba do tej pory tak jest, tak to działa ten schemat, tak? Dobrze, dziękuję uprzejmie i teraz według kolejności będę przekazywał głos. Pan Jan Mosiński, pan Łukasz Kondratko, pan Bartłomiej Opaliński, pan Sebastian Kaleta, jeszcze ktoś z członków komisji, tak? Pan Robert Kropiwnicki. Dziękuję bardzo, pan Jan Mosiński. Dziękuję, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie świadku. Mam kilka pytań, które być może ich intencja będzie powracała do opisywania tych relacji między państwem jako lokatorami, a przedstawicielami spółki Jowisz jako spółki córki Phoenix Group. To, że byliście państwo nagabywani, zastraszani, można było w cudzysłowie oczywiście czuć podczas wczorajszej ilustracji tej kamienicy i mojej rozmowie z jedną z lokatorek, która nie jest świadkiem w tej rozprawie, a mianowicie 94-letniej pani Marii, która mieszkała na chyba tej ostatniej kondygnacji kamienicy, kobiety ciężko chorej, której przedstawiciel spółki Jowisz w ramach propozycji do odrzucenia, w ramach eksmisji, zaproponował wyniesienie w prześcieradle i przewiezienie do jednego z hoteli robotniczych. To oczywiście jest skandaliczne, co się tam wydarzyło. Czy podobne przypadki takich działań towarzyszyły państwu w ciągu tego czasu okresu, kiedy kamienicę przejęła firma Phoenix Group? To może trochę inaczej tak to wyglądało, tak? Bo to wszystko generalnie opierało się na tych przysyłanych do nas dokumentach związanych właśnie z tym naliczaniem czynszów, nagabywaniem, co mamy zamiar zrobić, tak? Czyli takie sugerowanie już, że no słuchajcie, nie ma co, bo lepiej jest odejść, mieć święty spokój, niż tutaj z nami dalej się tak droczyć, tak? Tutaj szarpać. Tak to właściwie wyglądało. Był też moment taki, to był chyba 2015 rok, że w lokalach opuszczonych, czy już tam, gdzie nie było lokatorów. Te lokale, nie wiem na jakiej zasadzie, czy one były użyczane, czy to był jakiś tam pobyt na dziko. Byli pracownicy z Ukrainy, tak? Tutaj nie mam generalnie nic do tych osób, ale generalnie rzecz biorąc było ich mnóstwo. Dochodziło też do jakichś tam, może nie burt, ale i jakichś takich kłótni nocnych. W moim przypadku było tak, że ciągle był domofon o drugiej w nocy włączany. Tak? No to może byli specjalnie nasyłani, jako nazwani lokatorzy. Nie przeczę na pewno. Wiem, że na pewno była sytuacja taka, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale to generalnie rzecz biorąc, w momencie, kiedy był film Wołyń, tak, wszedł do kin, to wisiała flaga i ja zwróciłem im uwagę, tak, że zachowują się i chciałem zobaczyć, kto to właściwie jest. No to dostałem informację, są pracownicy Feniksa z Nowakowskiego i oni, z Nowakowskiego 16, tak, i oni generalnie tutaj mieszkają, bo gdzieś tam pracują po tych budowach, no byli aroganccy, tak. No i też wspomnieli, czy ja bym chciał mieć podobną sytuację, jak to było na filmie, tak. No to było okropne. I po naszej interwencji, bo też chyba bodajże poszło w sprawie o podwyżkę czynszu, zostało to poruszone na sprawie sądowej. A kto wspomniał o tym? Pan mówił, że... No pracownicy tej spółki. Pracownicy tej spółki, czyli wynajęci pracownicy budowlani z Ukrainy, tak? Bo to byli przede wszystkim Ukraińcy, tak?
Bo ja zadałem im pytanie, bo szedłem zapytać się i taką informację dostałem, że to są pracownicy, nie to, że ktoś tak sobie wszedł i sobie mieszka, tylko pracownicy z ulicy Nowakowskiego i oni są pracownikami budowlanymi. Ale po sprawie sądowej, gdzie zostało to poruszone o tą podwyżkę czynszu, to tak nagle w krótkim czasie po prostu zniknęli, tak? No to istotne, przepraszam, jeżeli mogę wyjść słowo, czyli zastraszali pana, tak? Mówili, znaczy, że może mieć pan sytuację jak w filmie Wołyń, tak powiedzieli, tak? Tak, ja czułem i to jest fakt, ja po prostu taką informację dostałem, że jeden z pracowników zwrócił się do mnie w ten sposób, że chciałbym tak jak było w Wołyniu, czy Wołyń, to wiem, że na pewno film wchodził na ekrany, I kiedy to było, jakby pan mógł przybliżyć mniej więcej? No 15 rok chyba, tak? Tak mi się wydaje. Specyficzna forma wywierania nacisku i presji. Proszę świadka, no ja tutaj wyliczyłem tak bardzo powierzchownie, to wzrost czynszu prawie 700% do chwili obecnej. Czy nie ma pan poczucia, że to były działania celowe, żeby prowadzić taką politykę wobec was, tak zwanego hodowania długów, po to, żeby później po tej eksmisji rościć sobie pretensje do właśnie zwrotu przez lokatorów, którzy opuścili lokale w kamienicy na Poznańskiej 15, sądownie tych takich fikcyjnych należności z tytułu zalegania z opłatami. No na pewno tak, moim zdaniem jest to schemat, gdzie on działa jak gdyby na wszędzie, tak? A u nas to już tak dobitnie było, tak? Że podnoszenie czynszów, wiadomo, że człowiek ma tam jakiś dochód, może sobie nie radzić, tak? I to rodzi przede wszystkim to takie przekroczenie tych trzech czynszów, gdzie są podstawy do wypowiedzenia umowy najmu i później następnego narastania i komunikowania się z daną osobą i słuchaj, no w tą albo w tą, tak? Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, czy w trakcie, znaczy w tym czasie, kiedy pan spotykał się z przedstawicielami właściciela tej kamienicy, załóżmy, czy słyszał pan, nie wiem, informację, że ewentualnie przedstawiciel Phoenix Group, czy też spółki Jowisz zabiegali jakieś spotkanie z lokatorami, żeby porozmawiać o ich zdaniem, tak, ważności problemu, żeby jakoś, nie wiem, rozładować te emocje dotyczące tych zjawisk, które no, towarzyszyły na przykład panu, tak a propos tej propozycji obejrzenia wspólnie filmu Wołyń, tak? Nie, tutaj jeżeli chodzi o jakąś taką komunikację, taką fizyczną, czyli spotykanie się, czegoś takiego nigdy nie miało miejsca. To jedyna rzecz, to ja mówię, to na pewno z tego, co jest mi wiadomo, to lokatorzy, którzy odnosili klucze, tak? Już wyprowadzamy się. To tylko jedyny taki, to było jedyne takie spotkanie z tymi właścicielami. Być może inni lokatorzy zachodzili, ale jest mi na ten temat nic nie wiadomo. W moim przypadku ja nie miałem takiej okazji. Miałem tylko okazję spotkać się dwukrotnie z administratorem. No to było na tej zasadzie, czy rozmawiałem już, bo wcześniej od spraw jakichś takich był, nie wiem jak to nazwać, menadżer od nieruchomości Poznańska, czy ja rozmawiałem z panem Sadowskim, czy ewentualnie nie mam zamiaru opuścić kamienicy, tak? Czy dogadywałem się? Ja mówię nie, dlatego że po prostu no, liczę tutaj na sprawiedliwość. I jakakolwiek zwrócenia się do administratora, nie właściciela, administratora, no to nie wiem, czy to był tak czysty przypadek, skutkowało zawsze w krótkim czasie podwyżką i eksmisją. Zwróciłem uwagę też, bo drzwi, które wcześniej, tak jak zapomniałem powiedzieć, na jesieni zostały, znaczy w ciągu wakacji zostały zniszczone, ale na jesieni sam musiałem naprawić, bo przyszedł okres zimowy, tak? I był kaloryfer przy drzwiach, jak kiedyś zwróciłem się do administratora o naprawienie, no niestety sam musiałem to naprawić, tak? Wspomniał pan o panu Arturze Sadowskim. Tak. To jest za osoba, mógłby pan przybliżyć? Artur Sadowski. To była osoba, która pracowała w firmie Jowisz. Jako, no nie wiem jak ją nazwać tak formalnie, ale to była osoba, która zajmowała się jak gdyby Poznańską 14. On był od tych spraw do załatwiania.
ale był przedstawicielem spółki Jowisz, tak rozumiem? Tak, 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 tak. On był zatrudniony przez spółkę Jowisz, ale no z biegiem czasu, gdzie tam na sprawach tych naszych o podwyżki, tak jest moje zdanie, nie wiem jak było, on jak gdyby nie wykazywał takiej chęci, no nie wiem, jakoś tego błysku i został zwolniony, tak, rozwiązano z nim umowę, tak. A czy pan Sadowski był przedstawicielem zarządu wspólnoty mieszkaniowej? Nic mi nie wiem. Nie ma pan takiej wiedzy. Proszę pana, ostatnie pytanie. Wspomniał pan o tej tak zwanej samoobronie lokatorów, czyli założeniu stowarzyszenia. Sprawa poznańskiej była głośna medialnie. To przecież Warszawa znała wasze problemy. Czy w tym czasie pełnomocnik pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, odpowiedzialny do kontaktu z lokatorami kamienic, które były objęte, czy lokali objęte reprywatyzacją, zabiegał o kontakt z wami, żeby wam jakoś pomóc, wesprzeć was? No nie, no tutaj to na pewno nie z miasto, jak gdyby, no, tak jest moje zdanie, odcinało się, tak, jak już zostaliśmy w cudzysłowie sprzedani, czyli zostaliśmy w kamienicy, to tylko i wyłącznie już byliśmy skazani sami sobie, chyba że ktoś tam składał jakieś dokumenty o weryfikacji i przyznanie lokalu zastępczego, tylko było niewiele zresztą, tak? Ale takich spotkań nie było, jedyne spotkania to gdzieś tam jak się jakąś pikietę prowadziło, tak, to wtedy można było przedstawicieli miasta zobaczyć, tak? A czy ma pan wiedzę, już ostatnie pytanie, panie przewodniczący, ilu lokatorów zostało jeszcze w kamienicy? No, lokatorów to mi jest tak szybko, ale tak idąc tutaj, naliczyłem 10 lokali, a było 32 chyba, te komunalne, tak? 11 lokali, tak? Dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie, pan Łukasz Kondratko. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proszę świadka. Czy świadek mógłby scharakteryzować, na czym dokładnie polegało nękanie i od kiedy ono się zaczęło? Znaczy moim zdaniem to nękanie to w ogóle cała ta sytuacja to była naprawdę mega stresogenna, tak? Od momentu już przejęcia kamienicy przez pana mecenasa Roberta N. i Janusza Piecyka, tak? Później wypowiedzenie umów najmu, czy sprzedanie naszej kamienicy. Ale generalnie nękanie moim zdaniem, tak, ja nie wiem jak pozostali lokatorzy, ale moim zdaniem to było przede wszystkim takie psychiczne pokazanie, tak, że my tu jesteśmy panami, my jesteśmy właścicielami. Być może też i twierdzono, że możemy z wami zrobić wszystko, że nie dacie rady, bo nie ma takiej możliwości, że możecie iść na policję, do sądu i nie macie szans, tak? To było w ten sposób. Nie było sytuacji takiej, bo też, że ktoś przyszedł i nagle się na mnie rzucił, powiedział za ucho, mnie wziął, tak, i nie masz prawa tu mieszkać. Ale to wszystko opierało się i w 90% to skutkowało tym, że z 32 lokali zrobiło się 11, tak? A w jaki sposób państwu dawano do zrozumienia, że państwo nie macie żadnych szans, że państwo jesteście tak naprawdę traktowani nie jak przedmiot? Nie jak podmiot, tylko jak przedmiot po prostu. No, brak tej jakiejkolwiek komunikacji, tak? Osoba, która oddawała klucze, to była ironią drwina na Okowskiego 16, tak? Bo tam się klucze zanosiło, tak? Jak ktoś już rezygnował już z tej kamienicy. To znam osobę, która po prostu odnosiła, do córki się wyprowadziła, no to jeszcze taki uśmiech był, tak? Że już dziękujemy, już że ta kobieta tego nie wytrzymała, tak? Tak jak mówię, to były bardziej takie psychiczne, to się wszystko opierało właśnie na tych czynszach, bo jeżeli człowiek widzi i uczciwie pracuje, tak, stara się, no nie wiem, no o tą kamienicę też wiele lat każdy dbał, tak, była taka fajna atmosfera, jakieś wspólne święta i nagle okazuje się, że człowiek wychodzi i patrzy przez okno i same puste, zgaszone światła, to proszę mi uwierzyć, naprawdę, to jest mega przykre, a dla osób starszych to jest naprawdę ciężka sprawa, tak. Czyli można powiedzieć, że po przejęciu, tak zwanym, można powiedzieć, przejęciu tej kamienicy przez nowych właścicieli, których pan powiedział, doszło do zniszczenia tego całego środowiska, tej całej tradycji kilkudziesięcioletniej, tak? Tak, dokładnie, bo to ja mieszkam niedługo, tak? Są osoby, które mieszkają od razu po
po zakończeniu wojny, tak? Była pani też, która no też już jak gdyby zrezygnowała z mieszkania, bo też nie była w stanie tego w jakimś znieść, czy w ogóle psychicznie i fizycznie to wytrzymać. No to jak ja z nią rozmawiałem, to ona była małą dziewczynką, gdzie wprowadzają się... To była starsza osoba. Starsza jakaś, osoba, tak. No osoba w wieku 90 lat gdzieś teraz już, tak? Ale też nie pani ta, jak tu pan wcześniej mówił, pani Ostaszewska. Generalnie rzecz biorąc, ta osoba pamięta, jak z ojcem jeszcze od żołnierzy rosyjskich okno było odkupione, tak? I to okno było wmontowane w ścianę domu, że można było tam zamieszkać. Tam są takie historie, tak? Jest profesor, który brał udział w powstaniu warszawskim. Walczył Lwowska Koszykowa, tak? No też on się dziwi, no, że przez tyle lat, gdzie ja walczyłem, gdzie ja się starałem o tą Polskę, tak? To coś się stało się w ten... Czyli rozumiem, że w stosunku do powstańca warszawskiego, tak jak pan mówi, też nie miano żadnych skrupułów i żadnych jakichś zahamowań. Też stosowano tego typu mechanizmy. Zadzwoniono tylko do nich i powiedziano w ten sposób, że oni są już w takim wieku, że przysługuje im jakiś tam lokal socjalny, że jakoś w tej sprawie oni też dostali podwyżkę na 59 zł. Mężczyzna, no mówię, no w wieku 90 chyba teraz 1 lat, on matematykę na Politechnice wykładał. Jak go spotykam, to zawsze mi mówi, no Robert, czy damy radę, tak? Czy damy radę, czy wygramy? Bo też to mocno przeżywa i to dla niego, ja mówię, no to byłby olbrzymi cios, jak on stamtąd musiał odejść, tak? Tak, właśnie chciałbym też podkreślić to, co powiedział uprzednio pan poseł Mysiński. Też wczoraj rozmawiałem z panią Marią Ostaszewską i usłyszałem od niej właśnie te słowa, mniej więcej o wyniesieniu w prześcieradle. To jest coś strasznego, można przyznać, jeżeli się to kieruje do osoby przeszło 90-letniej. Natomiast jeżeli wracając do kwestii nękania, stosowano również takie środki jakieś bezpośrednie, jak na przykład usuwanie instalacji ogrzewaniowej, grzewczej, bo myśmy wczoraj usłyszeli, że na przykład usuwano kaloryfery czy odcinano ogrzewanie. Tutaj, jeżeli chodzi o usuwanie kaloryferów czy tego typu urządzeń, no jest mi nic nie wiadomo. Ja teraz przypomniałem sobie, że w momencie przejęcia nas przez pana mecenasa Roberta N. J. Janusza Piecyka, no był pożar, tak? Od razu był pożar, paliło się w piwnicy. Też właśnie uległa instalacja elektryczna, hydrauliczna i telefoniczna uszkodzeniu, także nie mieliśmy ciepłej wody, bo to jest jak gdyby uzależnione od energii elektrycznej, też to trwało jakiś czas. Zgłoszone zostało to przez administratora na policję, no policja nie ustaliła, tak, sprawców. Pożar się powtórzył po raz drugi gdzieś po około roku czasu, tak, też i w tym samym miejscu. Jeżeli chodzi o usuwanie, to jest nic nie wiadomo. Na pewno niszczenie drzwi otwarte, to wiadomo, że to nie służyło instalacji, przynajmniej tej grzewczej, tak? A czy to było tak, że to stosowano te środki polegające na nękaniu, koncentrowano się na konkretnej osobie i jak ta osoba się już na przykład wyprowadziła, zdała klucze, wtedy rozumiem, umarzano kwestie długów, które tam naliczano według sobie znanych tylko zasad. Czy to było tak stosowane systemowo w stosunku do wszystkich od razu? Znaczy ja mam takie wrażenie, że wiele osób jak gdyby, bo to nie było na zasadzie, że wszyscy jednakowo w jednym czasie, czy mniej więcej w jednym czasie dostawali takie pisma, tak? Bywało tak, że takie moje zdanie jest, tak, że może ci tacy bardziej niepokorni, tak jak w moim przypadku było, że na te 59 zł dostałem ja i chyba trzy inne osoby, pozostali nie, tak? Rozumiem. Także tutaj ciężko mi się do tego odnieść, ale to wiem, że na pewno to nie było tak, że z automatu wszyscy jednakowo i tak dalej. To było tak wyrywkowo, może badano, kto jest w stanie ile znieść, wytrzymać, czy da radę, tak? Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pan Bartłomiej Opaliński. Dziękuję bardzo. Wspomniał pan o tym, że z 30 lokali, w których zamieszkiwali lokatorzy, pozostało w tej chwili tylko 10 zamieszkałych.
I mam pytanie, czy te naciski, ta presja w stosunku do osób, które nadal mieszkają, bo pan rozumiem nadal tam zamieszkuje, tak. Czy to dalej trwa, czy to się intensyfikuje, czy są może sposoby tego zmieniane? Jak generalnie pan dalej widzi możliwość mieszkania przez te osoby? Jaką tutaj perspektywę pan przyjmuje ewentualnie? W naszym przypadku jest teraz, nie wiem czym to jest spowodowane, jest wszystkie lokale, które zostały opuszczone przez właśnie osoby, które wynajmowały, czyli tych dawnych komunalnych, są teraz przygotowane do remontu, moim zdaniem niszczone, tak? Wszystkie ściany działowe są burzone, tynki zbijane, instalacja elektryczna, hydrauliczna wisi tak na jednym włosku, tak że tam jak ktoś lekko by puknął, to nie daj Boże doszłoby jeszcze do jakiegoś tam zalania czy nieszczęścia, porażenia prądem. Wszystko to jest jak gdyby, no moim zdaniem niszczone, tak? Wszystkie lokale są wyburzone tak naprawdę do gołych ścian, pozostawiona jest tylko instalacja elektryczna. W kamienicy są lokale jak gdyby poprzeplatane, tak? Czyli jest lokal, w którym mieszkają ludzie, dwie kondygnacje poniżej, jest to wszystko zburzone, ścianki działowe są rozbierane, dochodzi do pęknięć, tak? Są pęknięcia na ścianach, też to zostało przez jedną panią zgłoszone do nadzoru budowlanego. No, czekamy teraz na rozpatrzenie, na decyzję, jak to będzie rozpatrzone, czy to zagraża niebezpieczeństwu? Przepraszam, ciężko mi się do tego odnieść, ale tak to wygląda teraz. Czyli rozumiem, że to nie jest jakiś drobny remont, tylko tak naprawdę generalna modernizacja całego budynku. Dokładnie tak jest. Z tego, co mi jest wiadomo, to nie ma pozwoleń, tak? Jeżeli chodzi, nie wiem, jak to się odnosi do lokalu pojedynczego, tak? I demontażu ścianek działowych. Czy trzeba mieć takowe zezwolenia i pozwolenia budowlane, tego nie wiem. Ale no tak jak pan mówi, jest to wszystko, no moim zdaniem, no ciężko nazwać remontem, przygotowanym. No, nie znam się na sprawach tych budowlanych, ale jest to no, naprawdę no, wszystko zniszczone. Tak? Czyli rozumiem, że nikt państwu takich z tych osób, które tam wykonują w tej chwili te prace, nie pokazywało, że mamy pozwolenie, zgodnie z prawem działamy i bardzo proszę, zobaczcie państwo dokumenty. Nie. Tam jest tylko jedna osoba, która jest odpowiedzialna za tych pracowników. Są to też pracownicy w większości z Ukrainy, ale to już są osoby, które no, naprawdę już jest poziom, jest bardzo wysoki, jeżeli chodzi o zachowanie i kulturę, bo to jest ich praca, tak? Ale no, tutaj, jeżeli chodzi o te pozwolenia, zezwolenia, nigdy tego nie widziałem, słyszałem, tylko może ma większą wiedzę ma wspólnota mieszkaniowa, tak? Osoby, które mają wykupione lokale, może oni mają większą wiedzę odnośnie tych pozwoleń, tak? Dobrze. Wspomniał pan o tym, że po tych radykalnych podwyżkach czynszu, nawet do kwoty 59 zł z metra, były, o ile dobrze zrozumiałem, takie propozycje, umarzamy długi, wszelkie należności wobec nas za wyprowadzkę. Czy coś takiego? W moim przypadku to było tylko takie pytanie, co państwo macie zamiar robić, tak? No nie wiem, no nie trzeba być mega inteligentnym, żeby zrozumieć, że to jest konsekwencja tego, że no wam narasta, robimy wam 59, to też nie koniec, tak? Bo to może być dalej, tak? I tyle. No, moja odpowiedź była jedna, że po prostu no, czekamy do końca, czekamy jak to się wyjaśni, jak to się rozstrzygnie i na tą chwilę decyzji żadnej nie podejmujemy i tyle, tak? A czy ma pan wiedzę, czy może rzeczywiście dochodziło do takich umów, nazwijmy to, lokatorzy się wyprowadzają, a nowy właściciel umarza im ewentualnie tutaj długi z tytułu właśnie tej podwyżki czynszu. Czy ktokolwiek wyprowadził się właśnie na podstawie takiej umowy? Znaczy to z tego, co jest mi wiadomo, to była reguła, tak? Bo to na tym polegało, że, a to było w różnym charakterze, bo było tak, że dla niektórych osób nawet te 14,70 to było zabójstwo, tak? Oni nie byli nawet w stanie płacić tej stawki 14,70 i płacąc mniejszą stawkę powodowało to, że po jakimś czasie ten dług wynosił więcej niż te trzy czynsze, tak? I to narastało. I wtedy wypowiedzenie umowy najmu i żeby to nie kierować sprawy do sądu, no to tak się sugerowano, tak? Dogadujemy się, my wam ten dług znosimy, tak? Ale do tego i tego dnia. To były takie umowy ugodowe, tak? Bo one były podpisywane, tak? Z właścicielem, te osoby, które tam już szły, żeby to tak formalnie załatwić, no to były już umowy podpisywane, umowy odnośnie tego, że
ten dług zostaje umorzony. Nie widziałem takowej, ale to ja rozmawiałem, to, że ten dług jest umorzony, a do dnia tego i tego musi się dana osoba wyprowadzić i zwolnić lokal, tak? A jak pan uważa, co będzie, jak się dalej nie będziecie państwo podporządkowywać tym tutaj naciskom, presji? Do czego to może doprowadzić? Czy się państwo zastanawialiście może? Znaczy, no ja powiem od siebie, tak? To jest ostatnia deska ratunku, tak? W cudzysłowie. I tyle. Jeżeli po prostu tutaj sytuacja nie poprawi się, nie będzie jak gdyby woli rozstrzygnięcia tutaj tego wszystkiego, tak? No to czy to będzie w naszej sytuacji, czy w innych kamienicach, to będzie to, że no, no ludzie nie dadzą rady, tak? Bo te 59 zł to jest tylko pokazanie na razie. Później może być i nie wiem, jak to jest, ale no samo to dostanie pisma, tak? Że z 59 dostałem teraz na 100 zł, to tak naprawdę słabo jest, tak? Że i prawdopodobnie bym się poddał, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pan Robert Kropiwnicki. Dziękuję bardzo. A czy pan był może w zarządzie wspólnoty? Funkcjonował pan kiedykolwiek? W zarządzie wspólnoty nie byłem z tego względu, że ja jestem jako lokator komunalny, tak? Jeżeli chodzi o zarząd wspólnoty, są to osoby, które mają lokale wykupione. Jest. A tak, mogą być też inne osoby, no ale, ale nie, że pan nie, nie był. To mówię, że nie. Czy pan Aleksander Włodawer był na miejscu na Poznańskiej 14? Czy kiedykolwiek pan go widział, albo czy ktoś z sąsiadów go widział, ktoś z nim rozmawiał? Nie. Z tego, co mi jest wiadomo, to do całej transakcji odkupienia roszczeń, to ona miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie nie wiem, ale na pewno nie widziałem tej osoby, nie znam. Czy nikt raczej nie widział Aleksandra Włodawera na miejscu? Nie. A czy w momencie przejmowania udziałów, słyszał pan, bo rozumiem, że nie brał pan udziału w zebraniach wspólnoty, ale nie. Takie zebrania się odbywały chyba, tak? Czy coś pan wie, czy dyskutowano tam na temat przejmowania tej kamienicy, czy udziałów miasta przez pana Włodawera, czy później pana Roberta N? Czy były jakieś dyskusje na ten temat? Czy pan coś wie? Nie, jest mi nic nie wiadomo. A czy były zebrania w ogóle w tej sprawie poświęcone, zebrania wspólnoty mieszkaniowej? Znaczy z tego co ja wiem, to wspólnota mieszkaniowa spotykała się, ale to już teraz mówię, wspólnota mieszkaniowa jako wspólnota mieszkaniowa spotykała się i oni tam generalnie rzecz biorąc podejmowali pewne decyzje. Co do tych decyzji i spraw, jakie były poruszane na tych spotkaniach, też jest mi nic nie wiadomo. My stworzyliśmy tylko Stowarzyszenie Poznańska 14, zajmowaliśmy się tylko i wyłącznie swoimi sprawami. Później już takimi typowo bieżącymi odnośnie podwyżek, tego takiego pisemnego nękania i tak dalej. To się tym zajmowaliśmy. No i oczywiście tymi sprawami, które tam w tej prokuraturze były, zostały nam oddalane. My się odwoływaliśmy, to po raz kolejny zostało oddalone. O, to takimi rzeczami my się zajmowaliśmy. I pani Anna Tomas, ta, która będzie świadkiem, ona zajmowała się stricte całym tym, tą chronologią, jeżeli chodzi o postępowanie spadkowe i uznania pana Aleksandra Włodawera jako jedynego spadkobiercy, tak? Czy stowarzyszenie zrzesza głównie lokatorów, czy też właścicieli? Na tą chwilę to jeszcze raz, lokatorów i właścicieli, tylko lokatorów, tak? Tylko lokatorów, tak. Czy właściciele nie należą raczej do tego stowarzyszenia? No tak? jest jedna osoba, która ma mieszkanie tak dziwnie, bo to było duże mieszkanie, ono z dwóch zrobiono jedno. Jedna część mieszkania została wykupiona, a druga była jak gdyby komunalną. I ta osoba jest jak gdyby tak stoi, no tak. Jest jedno tak, i tak jest. Dwóch to jest jedna osoba, jasne, która jest w naszym stowarzyszeniu, a jest też i we wspólnocie tej mieszkaniowej. Dziękuję bardzo, nie mam więcej pytań. Dziękuję uprzejmie, pan Sebastian Kaleta i kończymy. Dziękuję panie przewodniczący, proszę świadka. Na początek chciałbym do jednej kwestii wrócić, o której mówił świadek, o tych dwóch pożarach, które nastąpiły w krótkim odstępie czasu po procesie reprywatyzacji. Mam pytanie, czy takie zdarzenia, takie pożary zdarzały się przed reprywatyzacją, czy dopiero po reprywatyzacji takie incydenty miały miejsce? Odkąd mieszkam, to te dwa incydenty miały dwa razy miejsce, tak? I tylko i wyłącznie już w momencie, kiedy kamienica została
zreprywatyzowana, tak? Czyli krótko, to bodajże był, jak w listopadzie dostaliśmy pisma o przekazaniu nas przez miasto właścicielom, panu mecenasowi Robertowi N. i Januszowi Piecykowi, to w krótkim czasie właśnie był jeden pożar, drugi około roku, może niecały rok, był w tym samym miejscu, tak? Który pożar był. Czy świadek może powiedzieć, jaki metraż jest mieszkanie, które wynajmuje? Moje mieszkanie ma metraż 90 metrów. 90 metrów, czyli zgodnie ze stawką 59 zł, które po kolejnej podwyżce określił pan Feniks, to będzie kwota około 5300 zł, tak? Tak, do tego też dochodzą jeszcze 59 zł, to jest czysta kwota czynszu, do tego dochodzą media, tak? Czyli opłaty. Czyli około 6000 zł tak, miesięcznie wymaga od pana teraz spółka. Natomiast chciałbym wrócić do kwestii, o której mówił pan na samym początku, kwestii tego pozwu do sądu w zakresie podwyższenia czynszu, bo rozumiem, że pan się powołał na artykuł 8a ustęp 6a punkt 2 ustawy o ochronie lokatorów, że w razie wniesienia takiego pozwu lokator uiszcza czynsz dotychczasowej wysokości. Na ten przepis pan się powołuje w tym postępowaniu, płacąc dotychczasową stawkę, tak? Tak jest. I zachowaliśmy my, to generalnie wystąpiliśmy jako kilka osób, bo kilka osób dostało właśnie tą podwyżkę, znaczy wszyscy generalnie na te 25 zł. Wystąpiliśmy do sądu, zachowaliśmy wszystkie terminy odnośnie tutaj tych spraw. No i toczy się sprawa, tak? I generalnie, tak jak pan poseł powiedział, to generalnie rzecz biorąc jest tak, że płacimy po staremu, tak, i ja naliczamy. Natomiast w systemie, którym ustala zadłużenie właściciel, nie respektuje tego przepisu, że pan ma prawo wstrzymać się od płacenia nowej stawki w razie wniesienia pozwu do sądu, tak? Tak, tutaj tylko, że sprawa jest następująca, że firma, znaczy właściciel Jowisz uważa, że tym się zajmuje administrator. Rozmawiałem z osobą z administracji, z jedną z pań, nazwiska nie pamiętam, na temat właśnie naliczania tego zadłużenia. No to ona powiedziała, że tak, faktycznie to jest błąd, ale taki program komputerowy wylicza i tak jest. Czy w jakiejkolwiek sprawie o podwyższenie czynszu zapadł jakikolwiek wyrok sądowy? Nie, mamy spotkanie teraz 4 września. Rozprawę w sądzie, tak? Tak. 4 września. Tak. Czyli 4 września państwo mają rozprawę w sprawie podwyższenia czynszu. 25 zł. Cała, rozumiem, wszyscy mieszkańcy, którzy zakwestionowali te podwyżki, tak? Tak jest. A podwyżka do 59 zł państwo złożyli pozew do sądu również? Jeżeli chodzi o podwyżkę 59 zł, to napisaliśmy pismo o uzasadnienie. Takiego uzasadnienia nie dostaliśmy od właściciela. To skutkowało tym, że ta kwota 59 zł jest no nieważna, niezasadna, tak? bo podnoszący musi w przeciągu 2 tygodni ustosunkować się. Tak? Przepraszam, że pytam tak szczegółowo kwestię z tymi kwotami, ponieważ nie ma tutaj pełnomocnika na rozprawie właściciela, natomiast koresponduje z komisją i przekazał takie stanowisko, w którym stwierdza, że budynki, które bardzo często w fatalnym stanie technicznym, które nieremontowane przez dziesięciolecia popadają w ruinę, zagrażają bezpieczeństwu osób je zamieszkujących. Czy tak by pan określił mieszkanie, w którym pan zamieszkuje, kamienicę przy Poznańskiej 14? Czy to jest budynek, który przed reprywatyzacją był ruiną, w związku z czym jako budynek, a czy jednocześnie standard tego mieszkania jest tak nowoczesny, że stawka 60 zł za metr jest uzasadniona? No to generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o moje mieszkanie, to był zrobiony taki przez nas fizycznie za pieniądze jakiś tam remont. Jeżeli chodzi o kamienicę, to no, przed przejęciem kamienica miała wymieniony dach, zostało to wymienione chyba bodajże, znaczy wymienione na, znaczy przy współudziale miasta i chyba wspólnoty mieszkaniowej, tak? A lokale, lokale były takie, taki standard, przyzwoite, tak? Od momentu, kiedy ci właściciele tutaj nastali, robi się tragedia. Klatki poniszczone, drzwi się nie zamykają. Domofony nie działają, teraz wyburzanie tych lokali powoduje to, skutkuje to tym, że lokale, w których zamieszkają właściciele, mają spęknięcia ścian. To jest koszmar teraz jest, mieszkać, kurz, to jest po kolana niemalże.
Teraz mam pytanie względem tego, bo pan opisał szereg działań właściciela, które mogą budzić kontrowersje, natomiast właściciel twierdzi, że inwestycją w nieruchomości przez spółkę zawsze towarzyszyło myślenie o ludziach, którzy tam mieszkali, a których nie stać było na remonty i utrzymanie mieszkania w zabytkowych kamienicach. Lokatorów dotychczas kupowanych przez spółkę nieruchomości nie zostawiano bez pomocy w uzyskaniu należnego im lokalu. Każdemu lokatorowi spółka zapewniła pełne wsparcie przy znalezieniu nowego lokum. Skutkiem tych działań było otrzymanie mieszkań komunalnych przez wszystkich, którym taki lokal przysługiwał. Czy zgadza się pan z tym stanowiskiem właściciela, że właściciel pomagał lokatorom, których jakby niejako otrzymał w ramach reprywatyzacji? No, z całą pewnością mogę powiedzieć, że to jest absurd po prostu. Rozumiem. Natomiast jeszcze jedno stanowisko właściciela, bo właściciel twierdzi, że razem z państwem stał się ofiarą reprywatyzacji. Opisał w piśmie, że stajemy się ofiarą reprywatyzacji i nasza legalna działalność oparta w pełni o polskie prawo może zostać zdyskredytowana. Ofiarą procesu staliśmy się 22 czerwca 2017 roku, czyli kiedy komisja rozpoczęła swoje prace w zakresie tego postępowania, i stwierdza, że niepewność właściciela dotyczy nie tylko właściciela, również rodzin, które zamieszkują w kamienicy. W takim razie mam pytanie do świadka, czy niepewność, to poczucie bycia ofiarą reprywatyzacji odczuwa pan w związku z pracami komisji, czy w związku z samym procesem reprywatyzacji? Jeszcze raz mam pytanie. Czy poczucie, o którym mówił właściciel, niepewności i bycia ofiarą reprywatyzacji, jeśli w ogóle pan podziela takie uczucie jako lokator, czy w zakresie pracy komisji pan taką niepewność odczuwa, czy w zakresie tego, że w ogóle doszło do reprywatyzacji? No pewnie, że tak, że komisja, ja mówię, która powstała, to jest taka ostatnia deska ratunku, to jest dla nas naprawdę no, chleb, woda, powietrze, nadzieja generalnie, tak, że jest szansa tej sprawiedliwości. I to jest, a to, co tutaj pisze ten właściciel, to jest naprawdę, no, coś niesamowitego. Ja mówię, no tutaj w żaden sposób nie ma żadnej komunikacji. To jest najlepiej po prostu pozbyć się, zrobić mieszkania takie, no nie wiem, reprezentacyjne, wynajmować za krocie, a nas na bok, bo po prostu no, jesteśmy niepotrzebni, tak? Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Czy pełnomocnicy stron mają pytania do świadka? Jeśli pan przewodniczący pozwoli. Bardzo proszę, pani Becenas. Dziękuję. Proszę pana, tak dla porządku tylko zapytamy. Proszę powiedzieć, który lokal pan zajmuje na ulicy Poznańskiej, bo my tu mamy listę lokatorów z ulicy Poznańskiej i pana nie ma na tej liście. Lokal numer 24. Pani Anna Brudzińska. Okej, okay. Te 91 metrów, tak? Tak. I to jest żona pańska? Tak. Mhm. Dobrze, proszę pana, w okresie, kiedy pan wynajmował z żoną od miasta jeszcze ten lokal swój, czy były jakieś problemy z wysokością czynszu, z wypowiedzeniami, czy było wszystko w porządku? Przez tą chwilę no nie było większych zastrzeżeń, wszystko układało się dobrze, nie było jakiegoś tam, generalnie okej, okay, tak? A czy kiedykolwiek pan lub pana żona zgłaszaliście się o pomoc do miasta, o lokal socjalny lub jakąś inną pomoc lokalową? Nie zgłaszaliśmy. Pan powiedział, że panu są znane w kamienicy na ulicy Poznańskiej, jeśli dobrze zrozumiałam, dwa przypadki lokatorów, którym miasto pomogło. Tak był pan łaskaw się wyrazić. Ja chcę powiedzieć, tak. Pan dwa przypadki omówił. Ja tak. Rozumiem, że pan znał sąsiadów przy ulicy Poznańskiej. Proszę powiedzieć, jeżeli pan jest w stanie wskazać jeden konkretny lokal albo jednych konkretnych mieszkańców, którym miasto nie pomogło, proszę powiedzieć, kto to by był. Ja mówiłem wcześniej, że znam tylko te dwa przypadki. Jeżeli chodzi o pozostałe, ciężko mi się do tego odnieść, ustosunkować, jeżeli chodzi o pozostałe osoby, które się wyprowadziły z tej kamienicy, tak? Okej, okay, czyli nie jest panu wiadomo, że 17 rodzinom miasto pomogło, nie, zapewniło nie, inny nie, lokal. Nie jest mi wiadomo. Nie ma pan tej wiedzy, ale nie, ma. Nie mówi pan też, że nie, tak? Znaczy nie, no ja mówię, że nie mam na ten temat wiedzy, tak? Znam tylko o tych dwóch lokalach, wiem o osoby, które się po prostu wyprowadziły i dostały mieszkanie. To ja konkretnie pana zapytam, bo ja mam konkretną listę. Proszę powiedzieć, lokal numer 2B, pani Staroń Zofia. Czy pomogło miasto tej pani? Czy pan wie, pan zna tą sąsiadkę? Tak, znam, wiem, że się starała. Nie znam skutku, jak gdyby, tak? Państwo runowscy, Zdzisława i Jan. Lokal 7B. Czy im miasto pomogło, czy nie? Z tego, co ja wiem, to chyba to było w systemie TBS-u, ale nie jestem pewien, tak? Czyli pomogło. Czy
Proszę nie sugerować odpowiedzi. Pani Anna Kryńska, lokal 9. Tak, to jest ten lokal, który mi jest znany, tak? Pomogło miasto. Tak, ten lokal tak. Pani Maria Bożenna Pawłowska, 9A. Nie, nic na ten temat nie wiem. Cieślak Zygmunt, lokal 9B. Znaczy, ja, przepraszam pani mecenas, uchylam to pytanie. Już proszę przestać przepytywać świadka. Świadek powiedział, zeznał co wie. To znaczy powiedział o osobach, z którymi miał kontakt, co wie. Proszę przestać przepytywać świadka na okoliczność każdej z wymienionych osób. Ale zna pan tych sąsiadów? No generalnie nie wszystkich, bo nie wszyscy byli w stowarzyszeniu. Osoby tym Poznańska 14. Część osób znam, tak? Tylko nie jest nic wiadomo, bo te osoby jak gdyby nie chwaliły się, nie przychodziły do nas i mówiły, że słuchaj, że dostaliśmy mieszkanie. Dlatego mówię, nic na ten temat mi jest nie wiadomo. Wiem tylko na temat pani Kryńskiej i pani Pikalskiej, tak? No to 17 rodzinom miasto pomogło znaleźć lokal socjalny. Mamy tutaj listę. Proszę pana, czy w zakresie tych sporów, które pana dotykają z obecnym właścicielem udziału w kamienicy, czyli spółką Jowisz, czy pan korzysta z pomocy prawnej? Mamy taką panią radcę prawną, do której się czasami zwracamy, tak, jeżeli chodzi o jakieś tam takie, bo też nie na wszystkim się znamy, tak, jeżeli chodzi o jakąś poradę, tak. Czy ubiegał się pan o pomoc prawną w urzędzie dzielnicy? Czy wie pan o możliwości nieodpłatnej pomocy prawnej? Nie ubiegałem się. Powiedział pan, jeszcze dwa pytania, tylko krótko, o stowarzyszeniu Poznańska 14. Pan jest członkiem tego stowarzyszenia? Tak, jestem zastępcą przewodniczącego. Pan powiedział, że miasto odcinało się od pomocy czy relacji z lokatorami. Czy pan wie, że Stowarzyszenie Poznańska 14 jest członkiem Komisji Dialogu Społecznego przy Biurze Pełnomocnika Prezydent Miasta do spraw lokatorów? Znaczy tak, teraz mi jest już wiadomo, jest jedna pani Tomas, Anna, tak, która generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o nasze stowarzyszenie, ona była przewodniczącą, w międzyczasie po prostu zrezygnowała z przewodniczenia, tak, zostały wybrane nowi przewodniczący, tak, jeżeli chodzi o to nasze stowarzyszenie, i pani Anna Tomas, no jak gdyby jest takim samotnym wilkiem, tak, ona... Rozumiem, czyli kto uczestniczy z ramienia stowarzyszenia w spotkaniach Komisji Dialogu Społecznego? No z tego co jest mi wiadomo, Miejskiej Komisji. Z tego co mi jest wiadomo, to pani Anna Tomas. Mhm. Czy pan wie coś o pracach tego ciała, o spotkaniach, co tam się dzieje, jakie są kwestie poruszane? Znaczy mam wiedzę, tak, jeżeli chodzi o tą Komisję Dialogu Społecznego, orientuję się. Dobrze, jeszcze jedna kwestia, chciałbym zapytać, no tutaj poruszona była kwestia lokatorki w ciężkim stanie zdrowotnym, ciężko chorej. Czy pan wie coś na temat tego, że prawnicy ze Ośrodka Pomocy Społecznej pomagają pani Marii Ostaszewskiej i wstrzymana została eksmisja dzięki ich staraniom z tego lokalu? Znaczy mam taką wiedzę i to jak gdyby cała ta sytuacja, to jest moje zdanie, tak? Cała ta sytuacja wyniknęła w momencie, kiedy ta pani dostała już eksmisję, tak? Dostała jak gdyby wyprowadzenie się do lokalu zastępczego, czyli jakoś tam lokalu po hotelu zakładowym, tak? Wtedy ta eksmisja została cofnięta. No i tyle, tak? Więcej nic nie wiem. Rozumiem. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję uprzejmie. Czy... Tak, jeśli można, to mam kilka pytań. Bardzo proszę, jeżeli pan byłby uprzejmy się przedstawić jeszcze. Adwokat Kamil Bartko, pełnomocnik członków wspólnoty, mieszkańców, właścicieli. Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo, panie mecenasie. Proszę powiedzieć, powiedział pan, że obecnie prowadzony jest remont w kamienicy. Czy może pan powiedzieć, czego on dotyczy? Czy tylko wyłącznie lokali, czy części wspólnych również? Znaczy generalnie tylko lokale, tak? Części wspólne zostają jak gdyby nieruszane, nic się w zupełności nie dzieje. Moim zdaniem przez ten remont to jak gdyby bardziej niszczeje, tak? Czyli to jest tak bardziej, no... Proszę powiedzieć, dla mieszkańców, jaki jest stopień uciążliwości tego remontu? Czy są w ogóle jakieś uciążliwości, jakby pan ocenił ich stopień? Godzina 7, godzina chyba bodajże 18 niekiedy. Młoty i tyle. Proszę powiedzieć, czy ma pan wiedzę na temat jakichś incydentów, które zdarzały się podczas tego remontu? Znaczy tutaj jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, to
nie kojarzę w tym momencie, tak? Czy ma pan wiedzę na temat na przykład wypadniętej szyby na ulicy? Czy pan coś na ten temat słyszałem, wiadomo? Ale to jest informacja takie stricte podwórkowa, że jedno z okien części budynku od strony ulicy wypadło, uszkadzając dwa pojazdy. Tak? Z jakiego lokalu? Należącego do kogo? Nie jest mi wiadomo. Proszę powiedzieć, ta ostatnia podwyżka czynszu na 59 zł, kiedy miała miejsce? No, ona dokładnie była w 2016 roku, na początku 2016 roku. Kto podpisał pismo? Czy ma pan wiedzę, do kiedy pan Artur Sadowski współpracował ze spółpakami grupy Fenix? Do kiedy? Bo pan powiedział, że już nie współpracuje. Tak, taką informację dostałem, że już nie współpracuje. Ja wiem, że to po jakoś naszych sprawach sądowych bardzo krótko został odsunięty. Może coś koło roku, ale to też nie jestem pewien po prostu. Proszę powiedzieć, ten czynsz, który płaci pan, ta stawka, jakie media obejmuje? A jakie płaci pan oddzielnie? Tak, stawka czynszowa to jest jak gdyby stawka czynszowa i to jest goła stawka czynszowa. Do tego dochodzą ryczałt za wodę ciepłą i zimną. To pan płaci do grupy Fenix, tak? Tak. To jakie jeszcze opłaty pan płaci do grupy Fenix? Znaczy, za jakie media? O tak. I przepraszam, jest to tak, ogrzewanie, ciepła, zimna woda i śmieci, tak? Proszę powiedzieć, czy była taka sytuacja, że płacił pan za te media bezpośrednio do wspólnoty? Jeżeli tak, to z czego to wynikało? Była taka sytuacja, to było na początku przejęcia nas przez pana mecenasa Roberta N. i Janusza Piecyka. Miało to miejsce w 2013 roku, kiedy oni nas przejęli. Był okres zimowy, tak? I był problem z płaceniem, bo nie wiedzieliśmy, komu mamy płacić, tak? I to był problem z tym, że wszystkie media przyłącza do budynku podpisane są przez wspólnotę mieszkaniową, tak? I oni jak gdyby płacą te rachunki. Tutaj straciło się jak gdyby płynność i wspólnota jak gdyby no, bojąc się, że nie będzie miała jak gdyby płynności finansowej i płacenia za te media, był miesiąc taki, że zapłaciliśmy za te media bezpośrednio na konto wspólnoty. No to skutkowało tym, że teraz cały czas mam zadłużenie, o te tam, już nie pamiętam, 600 zł u obecnych właścicieli, tak? Bo to nie została, kwestia nie została jak gdyby rozstrzygnięta między wspólnotą a obecnym właścicielem, a my płacąc, mamy cały czas ten dług. Zapłaciwszy, mamy cały czas ten dług. Mhm. Proszę powiedzieć, czy ma pan jakąś wiedzę na temat konfliktu wewnątrz wspólnoty pomiędzy grupą Fenix a właścicielami lokali? Czy pan wie coś na temat sporu i czego on dotyczy? Wiedza moja opiera się tylko na tym, że na pewno są problemy z płatnościami. Czyli przelewaniem na konto wspólnoty pieniędzy właśnie za media, za sprzątanie, za rozliczanie. Ale kto komu nie płaci, jakby pan mógł Firma Jowisz nie płaci. Do wspólnoty, tak? Do wspólnoty nie płaci. No to powoduje to, że wspólnota no, ma też, może mieć, tak? Bo nie wiem, czy ma, może mieć problemy z płatnościami, czyli z tym taką tym zabezpieczeniem finansowym. Wiem, że sprawy odbywały się w sądzie, firma Jowisz przegrała sprawy. Są to kwoty, z tego co pamiętam, któraś z kwot opiewała na 500 tysięcy, tak? To są takie kwoty, tak? Mhm. Proszę powiedzieć, czy ma pan wiedzę, że właśnie z tego powodu w 2016 roku część z lokatorów komunalnych płaciła za media bezpośrednio do wspólnoty z pominięciem grupy Fenix? Czy ma pan wiedzę na ten temat? Ale w którym roku? W 2016. To przełom nie. 2015 i 2016. To nie mam takiej wiedzy, żeby... Dobrze, ja nie mam więcej pytań, dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie, skoro nie ma więcej pytań, dziękujemy świadkowi. Panie przewodniczący, przepraszam, jeszcze ja mam pytania. Adwokat Michał Korolczuk, pełnomocnik Janusza Piecyka. A tak, oczywiście, proszę panie mecenasie. Proszę pana, ja bym chciał skupić się na tym okresie do momentu, kiedy nieruchomość została... opowiedzieć, jak to się stało, że państwo uzyskali razem z żoną czy z partnerką tytuł prawny do tego lokalu? Tak, jeżeli chodzi o moją żonę, moja żona... Przed sprzedażą budynku do spółki Jowisz. No powiem szczerze, że nie jest mi ta wiedza znana. Proszę pana, a czy pan w
tym okresie pomiędzy reprywatyzacją kamienicy a jej sprzedażą miał jakieś zaległości z tytułu czynszu najmu? A jaki to okres, tak, żebym mógł to bardziej... Do 2014 roku, do stycznia 2014 roku. Jeżeli chodzi o... Czyli jeszcze przed podwyżką do 14 zł. Pytam o ten czynsz 8,80, o ile dobrze pamiętam. Jeżeli chodzi o moją sytuację, to tam mogło dojść do pewnych kwot, niedużych, bo to nie były jakieś duże kwoty, bo problem był z rozliczeniem się z panem Robertem N. i Januszem Piecykiem. Chodziło generalnie o konto przelewania pieniędzy, jaka to kwota ma być, jak mają być liczone media, czy ewentualne później już po sprzedaży kamienicy obecnemu właścicielowi, jak będą media liczone, tak? Bo mieliśmy liczniki zakładane i tam była korespondencja między bodajże kancelarią pana mecenasa Roberta N. w celu ustalenia konta, ustalenia kwot. Wiem, że to się przewalało, był problem z ustaleniem, tak? I to się przesunęło na 2014 rok, bodajże też skutkowało tym, jakimi sprawami przedsądowymi, tak? Tam coś takiego było. Proszę pana, czy to pana zadłużenie wobec pana Roberta N. i pana Janusza Piecyka zostało przez nich uregulowane do wspólnoty? Czy pan coś na ten temat wie? Nie, nic mi na ten temat nie wiadomo. A czy wytoczyli panu bądź pana żonie jakieś postępowanie o zwrot niezapłaconego czynszu? Tak, była, już nie pamiętam kwoty, tak, ale było pismo, ugoda przedsądowa, coś takiego, tak? No i to zostało uregulowane, zapłaciliśmy i sprawa się zamknęła, tak? Proszę pana, czy ze strony mojego klienta były podejmowane z panem jakiekolwiek inne próby kontaktu niż to pismo z wypowiedzeniem 3-letnim umowy najmu? Czy pan z nim miał jakikolwiek inny kontakt, osobisty, pisemny, poza tym jednym pismem? Nie. Proszę pana, dlaczego pan nie starał się o mieszkanie inne niż to na Poznańskiej komunalne w obecnej sytuacji? Odpowiedź jest prosta, wierzę w sprawiedliwość. Proszę pana, a czy spełnia pan warunki do tego, żeby takie mieszkanie otrzymać? W moim przypadku, no ciężko mi się teraz odnieść, tak, bo córka nie pracuje, no nie byłoby takie proste, tak, bo to jest tak, ja jestem akurat na takim styku, tak. Jeżeli... A pan pracuje? Tak, pracuję, no pracuję. Żona pracuje? Nie, nie pracuje, córka też. Przepraszam, uchylam to pytanie, naprawdę, to nie ma nic wspólnego z decyzją dekretową, upominam pana mecenasa. Proszę pana, czy pan posiada jakąkolwiek wiedzę na temat postępowania reprywatyzacyjnego, które było prowadzone w związku z tą kamienicą? Czy pan wie, posiada wiedzę na temat wniosków dekretowych, które były składane, przez kogo były składane, w jakich terminach, czy jakąś wiedzę na ten temat pan posiada? No ale mówimy o okresie, nie wiem, przed 2010, tak? Tak. Nie jest mi na ten temat nic wiadomo. Tą sprawą, jeżeli chodzi o postępowanie spadkowe, to u nas w stowarzyszeniu zajmowała się do pewnego czasu pani Anna Tomas, tak? Ona ma największą wiedzę, jeżeli chodzi o sam tok postępowania spadkowego i ustalenie jako jedynego właściciela Aleksandra Wodawera, tak? Proszę pana, czy posiada pan wiedzę dotyczącą spotkania pana Aleksandra Włodawera z prezesem zarządu wspólnoty? Nie, nic mi nie wiadomo. Proszę pana, czy ten pożar, który wybuchł po przejęciu kamienicy przez pana Roberta N. i pana Janusza Piecyka, był zgłaszany do Straży Pożarnej? Była interwencja Straży Pożarnej? Pan już odpowiadał na to pytanie, uchylam to pytanie. Pan już odpowiadał na to pytanie. Proszę uważnie słuchać, idziemy dalej. Proszę pana, czy pan ma jakąkolwiek wiedzę na temat rodziny państwa Włodawerów? Jest to mocno okrojona, tak? Jest to raczej taki bardziej schemat niż dokładna wiedza, jeżeli chodzi o tą sprawę. Ja zajmowałem się takimi sprawami bardziej bieżącymi odnośnie podwyżek i tak dalej, jeżeli chodzi o nasze stowarzyszenie. Największą wiedzę, tak jak wcześniej mówiłem, ma pani Anna Tomas, tak? Proszę pana,
czy pan ma wiedzę dotyczącą tego, aby jakikolwiek z lokatorów opuścił mieszkanie w kamienicy na ulicy Poznańskiej 14 na skutek tego wezwania czy wypowiedzenia umowy najmu przez pana Roberta N. i Janusza Piecyka? Czy pan zna taki przypadek? Nie, bo to nastąpiło 17 stycznia dostaliśmy wypowiedzenie umów najmu ze skutkiem 3-letnim, a 23 bodajże stycznia zostaliśmy sprzedani firmie Jowisz, tak? No i po naszych konsultacjach z prawnikiem no, doszliśmy do wniosku, że te wypowiedzenie umowy najmu jest niezasadne, tak? W tym momencie. Być może to był, no nie wiem, ale... Proszę pana, tutaj pojawiło się pewne pytanie dotyczące tego, czy pan wie, z jakich powodów pan Robert N. i Janusz Piecyk wypowiedzieli umowę najmu, która była zawarta z miastem. Czy pan posiada jakąś informację dotyczącą tego, że osoby te na skutek decyzji reprywatyzacyjnych weszły w miejsce miasta jako strona tej umowy najmu? Nie, no nic mi nie wiadomo. Proszę pana, jakie pan ma cele czy założenia co do tego mieszkania? Chce pan nabyć własność tego mieszkania? Chce być pan dalej najemcą? Czy pana żona? Znaczy tak, generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o nasze mieszkanie, to się nie zastanawiałem. Dla mnie jest najważniejsze to, żeby można było tam mieszkać, tak? Żeby znowu była jakaś tam społeczność, żeby była ta atmosfera, tak? I tyle, tak? Ja tutaj nie mam jakichś takich, że nie wiem, mam to dostać, kupić, nie wiem, cokolwiek z tym zrobić. Chciałem po prostu mieszkać, tak? Być z tą społecznością. Proszę pana, jak pan ocenia wartość tego mieszkania? No ciężko mi się odnieść, tak naprawdę nie zastanawiałem się, nie znam cen rynkowych aż tak dokładnie, jeżeli chodzi o Śródmieście. No dobrze, pan nie jest biegłym, uchylam to pytanie, idziemy dalej. Proszę pana, z ilu pomieszczeń składa się pana lokal? Są dwa pokoje, salon i kuchnia, tak? Proszę pana, czy pan zna choć jeden przypadek lokatora, który na skutek postępowania reprywatyzacyjnego został, mówiąc kolokwialnie, wypędzony na bruk z tej kamienicy, gdzie nie ma gdzie mieszkać, nie ma żadnego lokalu zastępczego. Czy pan zna taki przypadek? Jeżeli chodzi o tutaj, to wiem, że te były osoby, które zostały tak w cudzysłowie przygarnięte przez rodziny, tak? W ten sposób, tak? Że na bruk to no nie. No. Były osoby, które miały gorszą sytuację. I tyle, taki pan Jurek Pietrzak, który no, on był no, w trudnej sytuacji, ale generalnie jakoś tam sobie pewnie poradziły. Tak? Proszę pana, czy mój klient w jakikolwiek sposób pana nękał? Tutaj nie. Jeżeli chodzi o pana Roberta Mecenasa. Pan Janusz Piecyk jest moim klientem. Przepraszam. Przez pana Janusza Piecyka nie jest z nim kontaktu, jak gdyby takiego nawet pisemnego, czyli w formie pismy nie było, z reguły to była kancelaria pana mecenasa. Proszę pana, czy pan po sprzedaży tej nieruchomości do spółki Jowisz widział pana Piecyka w tej spółce, w kamienicy, czy on w jakiś sposób aktywnie jeszcze działał w tej nieruchomości po sprzedaży? Nie mam takiej wiedzy, nie słyszałem, nie zastanawiałem się nawet, powiem szczerze, generalnie nie. Proszę pana, czy pan bądź pana żona czyniliście jakieś starania związane z nabyciem własności tego mieszkania? Przed reprywatyzacją bądź po reprywatyzacji? Kiedykolwiek. Nie. A czy pan wie albo posiada pan taką wiedzę, aby lokatorzy, ci czynszowi, którzy mają umowy najmu, czynili takie starania dotyczące nabycia tej nieruchomości? Nie, no nic mi nie wiadomo, tak? W jakimkolwiek okresie. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Dziękuję uprzejmie. Komisja dziękuję uprzejmie świadkowi. Świadek jest wolny, może opuścić salę. Proszę kolejnego świadka, panią Joannę Nawrocką. Panie przewodniczący, w kwestii formalnej, czy można wyłączyć tą klimatyzację? Tu jest potwornie zimno, zwłaszcza paniom, które mają krótki rękaw. To... Wyprowadzę ile chcę pieniędzy za wyprowadzenie się. Jaka była odpowiedź pani? Ja nie podjęłam żadnych z nimi rozmów.
Rozumiem. Czy jeszcze, bo poprzedni świadek mówił o różnych formach nękania. Czy pani doświadczyła jakiegoś tak, nękania? Tak, do mnie się raz włamano, a raz próbowano się włamać. A czy zgłaszała pani te zdarzenia na policję, tak? Oczywiście. I jaki był efekt? No, umorzona sprawa przez prokuraturę, a drugi raz tylko panowie policjanci spisali. I to działo się, i kiedy się działo, kiedy to włamanie było? Pierwsze? Włamanie było 23 września 2016, a teraz 13 czerwca była próba włamania. A czy ma pani jakieś swoje poszlaki związane z... Nie, no to niby firma współpracująca z firmą Jowisz, pracownicy tej firmy. Próbowali się do pani włamać? Tak, bo jakoby jeden z tych pracowników z Ukrainy skoczył z trzeciego piętra na pierwsze w starej kamienicy i oni go chcieli ratować, mhm. I dlatego do mnie się włamano. Rozumiem. A dlaczego ten pracownik skoczył z trzeciego piętra na pierwsze? Czy świadek ma jakąś, nie wiem. Czy świadek ma jakąś wiedzę? Rozumiem. Czyli to włamanie odczuł świadek jako taką formę nękania. Czy jeszcze jakieś inne formy nękania świadek doświadczył? Nie. Po reprywatyzacji? Nie. A czy świadek ma jakąś wiedzę co do innych sąsiadów? Czy inni sąsiedzi, którzy wyprowadzili się z kamienicy, dlaczego się wyprowadzili? Czy to też był, czy powodem też była ta podwyżka czynszów? No raczej podwyżka czynszów. Podwyżka czynszów, rozumiem. A czy świadkowi kiedykolwiek ktoś proponował pomoc z Urzędu Miasta, żeby utrzymać to mieszkanie, w którym zamieszkuje pani od 84 85. roku. Czy ktoś cokolwiek z Urzędu Miasta proponował nie. pani pomoc? Do dzisiaj nikt nie proponował pomocy. Nie, pomocy nikt nie proponował. I z tym, że ja rozmawiałam z panią Muchowską o tym, czy są jakieś... Czy są jakieś szanse na pozyskanie? Tak, bo tak. Kiedy? W czerwcu. W czerwcu tego roku, mhm. tak? Z tym, że ja nie chciałabym się wyprowadzać z tego mieszkania. Ja oczywiście rozumiem, ale jak doszło do tego spotkania z przedstawicielem Urzędu Miasta? Czy to pani poprosiła, tak, czy sam się? Ja. W czerwcu tego roku. Wcześniej nie było żadnych kontaktów. Rozumiem. Czy jak często do pani dzwoniono, czy kiedy do pani dzwoniono z pytaniem, kiedy pani się wyprowadzi z tego lokalu, przedstawiciele firmy Jowisz po reprywatyzacji? To nie Jowisz, tylko firma Gerente dzwoniła, ta, rozumiem. Która jest administratorem. Rozumiem. Kiedy? W kwietniu zeszłego roku. Czy takie telefony, czy tego typu sugestie się powtarzały? Nie pamiętam. Czy miała pani przed procesem reprywatyzacji, czy miała pani jakieś zadłużenia? Nie. A dzisiaj? Czy dzisiaj ma pani jakieś zadłużenia? No w tej chwili mam, znaczy płacę według tej stawki 14,70, dlatego że sprawa o podwyżkę 25 jest w sądzie. Rozumiem. A czy teraz pani ma jakieś... Miesięczne zadłużenie. Mam. Tak, miesięczne zadłużenie, miesięczne zadłużenie, rozumiem. Dobrze, czy są jeszcze, czy mają panowie jeszcze pytania? Tak, pan Sebastian Koleta? Czyli pani, tak jak pan świadek, który znowu przed panią, też sprawę podwyższenia czynszu złożyła do sądu i teraz... Tak, bo stowarzyszenie, tak. Tak, i teraz, czy też pani właściciel nie uznaje te różnice między 14,70 a 25 tak, złotych jako narastający dług? Mamy eksmisję z tego tytułu sądu, tak. Czyli jednocześnie państwo zaskarżyli. Tak, i ale mamy a z jakiego tytułu eksmisja do sądu była skierowana? Z powodu niepłacenia czynszów. Znaczy telefonowano do pani i proponowano, tak. ile pani chce, takie były tak. słowa, taka była propozycja za wyprowadzenie się mhm. z lokalu. A czy ma pani wiedzę, czy może wobec innych lokatorów? Nie wie pani. Nie i wiem. Również nie ma pani wiedzy, czy nie. te osoby, które się wyprowadziły, czy rzeczywiście była taka... Nie mam pojęcia. Były stosowane jakieś formy nacisku tego pośredniego lub bezpośredniego? Nie wiem. Nie. A jak do pani dzwoniono, to dzwoniono do panią... Rozumiem, dziękuję bardzo. Dziękuję. Skoro nie ma więcej pytań członków komisji, czy państwo macie pytania? Bardzo proszę, pani mecenas. Dziękuję. Proszę panią, proszę powiedzieć, czy pani się kiedykolwiek starała o lokal socjalny nie. od miasta? Nie.
Czy pani powiedziała jednoznacznie, że pani nie chce się ubiegać o lokal socjalny na spotkaniu z przedstawicielami miasta? Nie byłam na takim spotkaniu. A nie była pani na spotkaniu z tą panią, która byłam, ale tutaj to było siedzi z tyłu? Nie jakieś... I jakie były ustalenia tego spotkania? Może tak? No, z tą panią, która tu siedzi? Tak, wiem. Po prostu ja powiedziałam, pytałam, jaka jest sytuacja. To próba włamania. Ale to ona była związana z remontem? Jakoby tak. Że łomem chciano... Kto? No robotnik. Okazuje, że wezwaniu na rozprawę w sprawie R10/17 pouczono świadka jego obowiązkach i uprawnieniach procesowych dotyczących postępowania dowodowego wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego, w tym o prawie odmowy zeznań oraz prawie odmowy odpowiedzi na pytania. Pouczam świadka panią Annę Tomas o treści artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Czy zrozumiała pani treść pouczenia? Dziękuję. Pouczam panią, że może pani w tym momencie złożyć swobodne oświadczenie co do okoliczności rozpoznawanej sprawy. Czy chce pani skorzystać z tego uprawnienia? Tak. To proszę bardzo. Nasze wątpliwości związane z wiarygodnością osób oraz dokumentów występujących w postępowaniu spadkowym po rodzinie Włodawerów. Punkt pierwszy. Wątpliwe w sprawie jest to, czy Joel Włodawer, składający wyżej wymieniony wniosek, jest prawdziwym Joelem Włodawerem, ponieważ w Żichu, Żydowski Instytut Historyczny, mamy informację, już momencik, że Joel Włodawer, data opisowa 1904, życiorys, we wrześniu 1939 roku mieszkał w Warszawie, ulica Piusa 31, po wojnie w Warszawie, ulica Poznańska 14 przez mieszkania 2. I tu jest nieprawda. Instytucje ocaleni, uwagi. Osoba znajdująca się także w źródle rejestr ocalałych Żydów, wykazał alfabetyczny i tak dalej, że Joel nie żyje. Zmarł w czasie wojny. W roku 1935 zgłaszał śmierć swojego ojca do wpisu do księgi hipotecznej ojca Abrama Isaaca Włodawera, który zmarł 2 grudnia 1935 roku. I istnieje tam zupełnie inny podpis niż pod późniejszym, w 50 którymś roku, prośba o zwrot kamienicy. Sama, po pierwsze wiemy, że właśnie Joel Włodawer zamieszkiwał nie na Poznańskiej, tylko na Piusa 31, o czym świadczy, już chwileczkę, już momencik. O czym mamy listę wszystkich Włodawerów, którzy gdzie i w jakich latach mieszkali. Pan Włodawer nigdy tutaj nie mieszkał. Następną rzeczą, jaką mamy, to samo pochodzenie Aleksandra Włodawera. Aleksander Włodawer urodził się w lipcu w 1946 roku w Ząbkowicach Śląskich. Z matki Pauliny i Artura Włodawer, Pauliny z Justmanu Włodawer. Na Uniwersytecie Warszawskim, ponieważ Paulina była znanym biologiem w Szwecji, także pracowała tu w Polsce jako biolog, na Uniwersytecie Warszawskim znaleźliśmy życiorys pani Pauliny, która zupełnie mówi o innych datach urodzin. Na Uniwersytecie Warszawskim mamy, że urodziła się 14 czerwca 1911 w Instytucie Nęckiego, gdzie pracowała po wojnie. Teraz jest to Instytut na Ochocie. Mamy
urodziłam się 11 czerwca 1914 roku. Nie wiem, kto popełnił błąd czeski, ale ponieważ jest to pisane ręcznie, więc nie jest to błąd czeski. Pani Paulina z domu Justman, pierwotne z Uniwersytetu Warszawskiego wiemy, że pierwotne jej imiona były Feiga Pesa Justman Włodawer. Profesor Niemirko, wydający opinię do pracy pani Paulinie, zresztą listownie, ona się nigdy nie zgłosiła po wojnie po tą opinię, pisze pani Feiga Pesa Włodawer. Pani Paulina przerabia to na panią Pesę Włodawer, a następnie w 1953 roku na Paulinę Włodawer. Nieścisłości są. Państwo Włodawerowie, Aaron i Pesa, w postaci Pauliny i Artura, twierdzą, że byli w czasie wojny w obozie w Asino, a następnie w Baradżu. Wystąpiliśmy do IPN-u z prośbą o potwierdzenie. Nie dostaliśmy dobrej odpowiedzi, bo nam powiedziano, że ani pani Justman, ani nikogo o nazwisku Justman, oprócz jednego Włodawera, Michała Włodawera, nie było na terenie żadnego obozu. Drugą jakąś taką rzeczą, która budzi moją obawę, znając historię PRL-u, skoro pani Justman, pani Paulina Włodawer urodziła w lipcu syna zdrowego po całym czasie pobytu w obozie, a znając osoby i z opowiadań babci, które przyszły z takiego obozu, że to były osoby wycieńczone, więc niemożliwe jest, żeby urodziła zdrowe dziecko. Urodziła dziecko w lipcu, a w sierpniu już pracuje jako Paulina, jako Pesa Włodawer, pracuje jako kierowniczka przedszkola. Proszę Państwa, za czasów PRL-u był obowiązkowy 3-miesięczny okres macierzyński i wtedy nie wolno było podjąć pracy. Dostawało się na tym okresie macierzyńskim zasiłek tak zwany macierzyński. Drugą rzeczą, jaką jest, to pan mecenas N. złożył do sądu w postanowieniu spadkowym akt, teoretycznie nazwał to testamentem, w języku szwedzkim. Gratuluję polskim sądom, że znają szwedzki. My wzięliśmy tłumacza i tłumacz nam przetłumaczył ten niby testament. Owszem, jest to opłata skarbowa za testament, a w testamencie jest mowa o domu w Szwecji i dorobku naukowym, który przekazuje synowi Aleksandrowi. Nie ma nic na temat nieruchomości w Polsce. W 2002 według pana mecenasa umiera Joel Włodawer w Anglii w szpitalu w Manchesterze. Karta w języku angielskim, jaką przedstawił jako akt zgonu, jest to karta statystyczna pobytu w szpitalu. Ręcznie jest odpisane death zamiast died. Znaleźliśmy także, tu jest życiorys Pauliny, to już Państwu nie będę opowiadała. Znaleźliśmy także innych spadkobierców Abrama Isaaca Włodawera. Pierwszym takim znaczącym, bo do niego dotarliśmy, jest prawnuczka Luzera Włodawera, który wziął ślub, ponieważ ożenił się z taką stricte żydowską rodziną, gdzie był matriarchat, przejął nazwisko żony i prawnuczka do tej pory mieszka w Krakowie, o czym pan mecenas zapomniał w postępowaniu spadkowym powiedzieć. Drugą bardzo ważną rzeczą jest Efroim Włodawer, który wyjechał do Kielc, tam się ożenił i urodziła się córka Estera, która także była studentką Uniwersytetu Warszawskiego.
Wracamy do taty Aleksandra i Włodawera i Pauliny. Przez przypadek pan mecenas zapomniał powiedzieć, że pan Aaron miał młodszą siostrę Libę, która w ogóle jest pominięta w postępowaniu spadkowym. Z tego co wiemy, to prawdopodobnie wyjechała do Meksyku. Następną rzeczą, jaką możemy powiedzieć, pan Efroim był bardzo znaną osobą w Kielcach, bardzo zaangażowaną w życie społeczne, więc powinien w takim razie Aaron wiedzieć, że jego wuj pracuje tam. Dobrze. Wracamy do dziadka Aleksandra, Szmula Bera Włodawera, który w 1937 roku został zlicytowany i Liba na Uniwersytecie Warszawskim, która też była studentem, pisze do rektora o najpierw zawieszenie opłat na trymestr, a następnie o zwolnienie jej, o udzielenie jej urlopu, ponieważ musi podjąć pracę zarobkową. Jeżeli chodzi o licytację Szmula Bera Włodawera, ona się ciągnęła, on jakby zakończył kłopoty finansowe rodziny Włodawerów na Poznańskiej i jego część kupiło dwie osoby. Pani Helena Persik, jak dobrze pamiętam, Persik nazwisko na pewno, i pan Goldflam. Pani Persik zresztą występuje do władz polskich o pozwolenie zakupienia nieruchomości, ponieważ była obywatelem rosyjskim mieszkającym we Francji i ustanawia swojego pełnomocnika, panią Joannę Łaskę. Także pan Aleksander Włodawer już nie mógł otrzymać tej części kamienicy. Szukając dalej losów Włodawerów, natykamy się na sąd grodzki przy Bibliotece Waszyngtońskiej i naprawdę było to moim zdziwieniem, że Aaron Włodawer uznaje za śmierć, szuka swoją mamę, Mindlę Gesundheit, i to by się zgadzało, bo to była żona Szmula Bera Włodawera, ale także szuka drugiej swojej mamy, Sury Klein. W archiwum w Otwocku mamy postępowania spadkowe w sądzie grodzkim, właśnie po Joel i Aaron robią po rodzinie Klein, jako że Aaron jest synem pani Klein. No to proszę powiedzieć mi wreszcie której. Już nie mówiąc, że jest wiele nieścisłości w tej rodzinie. To w pokrótce, bo o tym by można było godzinami. Rozumiem. Prosimy świadka, żeby dostarczył wszystkie dokumenty komisji. Na pewno będziemy badali na tyle, ile jest to możliwe. Ale rzeczywiście, proszę świadka, jest dużo wątpliwości co do drzewa genealogicznego i spadkobierców rodziny Włodawerów. Czy świadek zgłaszał te wątpliwości pracownikom Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, którzy prowadzili postępowanie dekretowe? W 2013 roku ja się dopiero dowiedziałam o tym. No byłam przerażona, bo to jest jedyne moje mieszkanie, jestem mieszkańcem kwaterunkowym. Zaczęłam, ponieważ no nie znam się na tym, zaczęłam badać hipotekę. No i troszeczkę się zdenerwowałam. Trwało to długo, napisaliśmy do prokuratury, prokuratura odrzuciła nam wniosek. Drugim takim wyjściem było zwrócenie się do burmistrzów Śródmieścia, do pana Mateusza Siepielskiego i Pawła Suligi, którzy w naszym imieniu, w imieniu kamienicy, pisali do pani prezydent, jak i do pana Jóźwiaka. No ale niestety żadnej odpowiedzi nie dostaliśmy. W międzyczasie pan Mateusz Siepielski przestał być burmistrzem, no i sprawa chyba upadła.
czyli od 2013 roku, kiedy ma Pani już wątpliwości związane z prawidłowym tokiem postępowania reprywatyzacyjnego, rozumiem, że kilkukrotnie zgłaszała Pani te wątpliwości do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, tak? Jakie były odpowiedzi? Nie było odpowiedzi. Ani ja nie dostałam odpowiedzi, ani burmistrzowie nie dostali odpowiedzi. Rozumiem. A czy miała Pani możliwość rozmawiać bezpośrednio z jakimś przedstawicielem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy? Nie. Rozumiem. To od początku, jeżeli można. Od kiedy Pani mieszka przy ulicy Poznańskiej 14? Od 22 grudnia 1987 roku. Rozumiem. Czy Pani sytuacja zmieniła się od czasu przeprowadzonej reprywatyzacji? Tak. A mogłaby była Pani uprzejma opisać w jaki sposób? Po pierwsze, podwyżki, jakie pan mecenas zrobił, mnie na nie nie stać, na 14,70. Potem jak przeniosło się na spółkę Jowisz, spółka z Oj komandytowa, podwyżka była do 25 zł. W tej chwili mam sprawę w sądzie o eksmisję. Co prawda, ponieważ złożyłam wniosek o mieszkanie, to sprawa sądowa jest na razie wstrzymana. Czy doświadczyła Pani jakichś innych form nękania po procesie reprywatyzacji? Oprócz tego, że na przykład dzisiaj nie ma w ogóle wody w kamienicy, oprócz tego, że remonty, jakie są w kamienicy, zagrażają mojemu życiu. Parę razy było pytanie, kiedy się wreszcie wyprowadzę. Na całe Boże szczęście, moje mieszkanie jest w trzecim podwórku, więc tak bardzo i mnie jest potrzebne. Rozumiem. A czy ma świadek wiedzę na temat tego, żeby inni mieszkańcy doświadczyli jakiejś formy nękania? To, że podchodzą do ludzi i proponują im na 2 miesiące mieszkanie, pytają się, kiedy się wyprowadzicie, to mieliśmy podpalenie przecież. U pani Joanny było włamanie, ale to są drobne sprawy, które jakby no, nie dają nam spokoju. Rozumiem. A czy w tej chwili oprócz tego, o czym Pani wspomniała, doświadczyła Pani jakichś innych form nękania? Kazano mi opuścić stowarzyszenie. Kto Pani kazał opuścić stowarzyszenie? Grzecznie Pan Artur Sadowski powiedział mi, że lepiej, żebym opuściła stowarzyszenie, jeżeli chcę tu dalej mieszkać. Rozumiem, że to była forma groźby, odebrała tego Pani. Raczej takiego groźby. Delikatnego push-upu. Rozumiem. Czy świadek zgłaszał kiedykolwiek te problemy już takie czysto ludzkie do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy? Nie, do Urzędu Dzielnicy. Jaka była odpowiedź? My nic nie możemy zrobić, kamienica prywatna. Rozumiem. Rozumiem. Dobrze, to poproszę o kolejne pytania, pan Adam Zieliński. Tak jest. Chciałbym doprecyzować kwestie, które wynikają z Pani oświadczenia i z dokumentacji, z tego pisma, którego była Pani autorką albo współautorką do prokuratury, zdaje się, w 2013 roku. Czy jeżeli dobrze rozumiem, podejmuje Pani wątek, że prawdopodobnie istnieją inni stępni w tak. sądzie genealogicznym, o których było wiadomo beneficjentowi decyzji, czy mogło być wiadome na podstawie jakiegoś listu. Pani wspomina o tym dokumencie, że w liście ten beneficjent wspomina o tych innych wstępnych. Czy dobrze pamiętam tę sprawę? I czy mogłaby Pani doprecyzować? Nie, nie, nie. Czy mogłaby Pani doprecyzować jakby to całe podsumowanie, jacy wstępni jeszcze w tym drzewie genealogicznym byliby uprawnieni do tej decyzji? W Krakowie mieszka prawnuczka Luzera. W Wiedniu mieszka prawnuk prawdopodobnie, jeżeli mieszka w Wiedniu, bo mógł się gdzieśkolwiek przenieść po Mojsieju w Łodawerze. Estera, która wyjechała za granicę, Liba, to są osoby, które powinny być w postępowaniu spadkowym uwzględnione i odnalezione.
Dobrze. Czy kojarzy Pani jakikolwiek wątek podejmowania podstawy prawnej w kodeksie Napoleona w trakcie tych postępowań spadkowych? Czy to się przewija w, według Pani? Chyba Pan mecenas w ten sposób robił postępowanie spadkowe, twierdząc, że wszyscy zginęli 19 sierpnia 1942 roku w Otwocku, w getcie. Takie getto w Otwocku istniało i faktycznie jest to data, gdzie to getto zostało zlikwidowane. Natomiast rozmawiałam z historykiem żydowskim z Otwocka i on sobie nie przypomina takiego nazwiska, żeby w ogóle na terenie getta przebywał. Jest jedno nazwisko, Włodawer z Otwocka, to jest Jutka Włodawer, który był lekarzem. Dobrze. I rozumiem, że temat spadku wakującego w dokumentacji tej sprawy w ogóle się nikt nie pojawił. Dobrze. Bardzo dziękuję. Więcej pytań nie mam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Paweł Lisiecki. Proszę świadka, mam pytanie dotyczące danych osobowych. Pytałem o to jednego z poprzednich świadków. Czy kiedykolwiek przekazywała Pani swoje dane osobowe łącznie z PESEL-em? Tym, którzy odzyskali kamienicę, którzy przejęli kamienicę? Nie. I wprost przeciwnie. I do pani burmistrz obecnej mówiłam, że jest to łamanie ustawy o ochronie danych osobowych. Na co usłyszałam odpowiedź, jest to cesja umowy. Cesja umowy? Praw do budynku, jakie urząd dał Jowiszowi i teraz Aresowi, nie wiem. Nieoficjalnie z tego, co słyszę niekiedy od urzędników, wynika, że miasto stołeczne Warszawa przekazuje nieruchomości, kamienice na podstawie artykułu 678, paragraf 1 kodeksu cywilnego, gdzie jest napisane: w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu, nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy, może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Czy pani zdaniem w przypadku warszawskiej reprywatyzacji, w przypadku przekazywania kamienic razem z lokatorami mamy do czynienia ze zbyciem czy z przywróceniem własności? Zbyciem. Ze zbyciem? Ze zbyciem. A jak to by pani wytłumaczyła? Dlatego, że jak pan widzi, przykład włodawerów. Nie ten włodawer, który powinien to otrzymać, ponieważ Aleksander jest wnukiem Szmula Bera, który został zlicytowany. W wielu kamienicach mamy to, że powstają spadkobiercy. Rozumiem kodeks Napoleona. Zgadzam się z nim, bo jeżeli wuj umiera bezdzietnie, to bratanek, siostrzenie, czy jak to się po polsku nazywa, ma prawo do tej kamienicy. Ale w przypadku warszawskiej reprywatyzacji jest to po prostu zbycie odbudowanych przez Warszawę, przez ludzi w Warszawie, budynków. Owszem, uważam, że taki spadkobierca powinien się zgłosić po odszkodowanie za grunt i zapłacić za odbudowę. Wtedy miałoby to sens. Dla mnie jest to po prostu handel ludźmi i kamienicami. Rozumiem. Wracając jeszcze do kwestii związanych z pani danymi osobowymi, czy przekazywanie przez miasto stołeczne Warszawa tak zwanych teczek lokatorów wraz z budynkami i właściwie nie tylko teczek lokatorów, ale również lokatorów wraz z budynkami, pani zdaniem powinien mieć miejsce, czy to powinno być rozwiązane w jakikolwiek inny sposób? Nie powinno być takiego miejsca, to nie powinno zaistnieć. Wszyscy mamy podpisane umowy o najem mieszkania z miastem. Miasto powinno nas zebrać, poinformować nas o tym, i albo zaproponować mieszkanie zastępcze, albo gratyfikację, żebyśmy mogli sobie kupić to mieszkanie. Czy jakąkolwiek inną formę. Natomiast nie wolno miastu udzielać naszych danych osobowych. Czy pan wie, że my możemy za 5 lat się dowiedzieć, że wzięliśmy kredyt przez internet, czy kupiliśmy telefon? Prawda? O ilu takich rzeczach się słyszy?
Mam pytanie takie. Czy zawiadamiali Państwo o ewentualnych nieprawidłowościach związanych z przyjęciem Poznańskiej 14, na przykład Panią Prezydent, sądy, tak. Organ, a w którym roku Panią Prezydent zawiadamiali? Chyba wtedy, kiedy był Mateusz Siepielski. Mhm. To jest pewnie 2015, tak. W sądach przegraliśmy sprawę, pani sędzina powiedziała, że pan mecenas jest wspaniałym i jest jednym z lepszych mecenasów od reprywatyzacji. Który mecenas? Państwa reprezentował, czy nie, tamtą stronę? Pana Włodawera mecenas. Mhm. Więc przegraliśmy sprawę. To był pan Robert N? Tak. Pani sędzina wyraziła się, że to jest jeden z lepszych wspaniały, lepszych adwokatów od reprywatyzacji. W ogóle uczciwy. A nazwisko tej pani sędziny można poznać? To może natknę się na nią jeszcze w swojej... Dzisiaj przy sobie nie mam. Chyba, żeby pan Kalinowski wziął odpowiedź sądu. Drugą część pytania poproszę. Nie, chodziło o to, czy jaki odzew był ze strony tych instytucji, nie ze strony żadnego. Pani prezydent, sądu, organów ścigania. Sprawa w prokuraturze przez długi okres czasu była zawieszona. Kontaktowałam się z panem śledczym, on w tej chwili już nie został przeniesiony, nie wiemy gdzie, dlatego że to był pan, który skończył historię i rozumiał całą historię Włodawerów. Czy do Rzecznika Praw Obywatelskich Państwo pisaliście? Rozmawialiśmy na jednym ze spotkań, które stworzyło Miasto Jest Nasze, ale bez jakichś wielkich, bez pomocy, no, bez odzewu żadnego. Jeszcze wrócę do sprawy przekazywania najemców lokali razem z budynkami. Czy wie pani, na jakiej podstawie prawnej miasto przekazuje budynki razem z lokalami? W ostatniej rozmowie z panią burmistrz, ponieważ jestem w Radzie Osiedla i czasami mamy możliwość kontaktowania się z naszym zarządem dzielnicy, usłyszałam, że jest to cesja praw. Ale jaka cesja jest do Jowisza, skoro Jowisz odkupił od Nowaczyka? Proszę mi powiedzieć jeszcze taką rzecz, ponieważ kwestia jakby tego, że Aleksander Włodawer jest spadkobiercą wszystkich Włodawerów, to jest rok 2010. Jak pani myśli, dlaczego miasto stołeczne Warszawa dopiero w sierpniu tego roku wystąpiło o zmianę postanowienia spadkowego dotyczącego Poznańskiej 14, a przez te 7 lat... Jakoś... Proszę się spytać miasta, natomiast nasze podejrzenia są, że miasto szukało, nie inaczej, klika pani Dłużewskiej szukała zbycia tej kamienicy. Pani Dłużewskiej? Można bliżej tę osobę. Kto to jest? To jest pani Alina Dłużewska, współpracownica pana, matka państwa Rudnickich, współpracownica, Robert Nowaczyk z nią współpracował. A miasto z tym, co ma wspólnego, jeżeli można by było wiedzieć? Pani Dłużewska i państwo, pani Rudnicki byli pracownikami miasta. W Biurze Gospodarki Nieruchomościami? Tak. Szczerze mówiąc, to ja troszkę za nie mówiłem już, panie przewodniczący. Może przekażę. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Pan Łukasz Konradko. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proszę świadka, mam takie pytanie, bo tutaj była poruszana kwestia nękania lokatorów. Czy świadek mógłby przybliżyć, jakoś scharakteryzować ten proceder? Przepraszam bardzo. Podwyższając tam bezzasadnie czynsz, nie pytając nas się grzecznie, kiedy się wyniesiemy, my nie znamy dnia ani godziny, czy w ogóle wejdziemy do domów, to nie jest nękanie? Ja zadaję pytanie, żeby pani opisała. Tak, to jest nękanie. Tak. Natomiast
Czy było podpalenie. Było włamanie do mieszkania. Czegoś takiego wcześniej nie było. Czy formy nękania, zastraszania być może stosowano w stosunku do osób starszych, chorych, zniedołężniałych, tak jak na przykład pani Maria. Do pani Marii Ostaszewskiej, tak. Czy stosowano na przykład w stosunku do tej chorej na, tej osoby chorej na Parkinsona? No, pani ma 92 lata. Dokładnie. Czy stosowano, czy pani jest, świadkowi jest wiadome, że stosowano jakieś formy? Wiem, że zaproponowano pani Marii na czas remontu hotel na 2 miesiące. A jaki to był hotel? Nie wiem. Ta kobieta nie chodzi. Ta kobieta leży w łóżku. Proszę sobie wyobrazić jej przeniesienie na 2 miesiące, a następnie, proszę państwa, na bruk. Tak, tutaj chciałbym taką dygresję wprowadzić, że jeszcze raz powtórzyć, że w stosunku do tej pani zastosowano, tak jak usłyszeliśmy wczoraj razem z panem posłem Mosińskim, sformułowania, że zostanie ta pani, właśnie ta staruszka zostanie wyniesiona w prześcieradle. No, takiego sformułowania. Czy pani też o czymś takim... Znaczy ja o tym nie słyszałam i jakbym usłyszała, to chyba bym dostała furii. Pytanie moje jest takie, bo tutaj także świadek Migros podnosił kwestię osoby pana profesora, już nie pamiętam nazwiska. Plecaczków, tak, pani Danusi i jej męża. Który był powstańcem warszawskim. Tak, tak? Pani i to niedaleko, prawda? I to tutaj na Poznański. 14. Znaczy Koszykowa, Lwowska, to jest rejon Poznańskiej. Im też zaproponowano opuszczenie na tak zwany czas remontu mieszkania. Pani Danusia powiedziała, że po jej trupie. Jeżeli to, dojdzie, też, to też robił Jowisz, tak? Tak, jeżeli dojdzie to do czego, co do czego, to ona wyskoczy oknem. Czyli Jowisz stosował takie, Jowisz spółka... No w bardzo białych rękawiczkach, prawda? Bo czyli nie było żadnych zahamowań w stosunku nawet do osób zasłużonych z punktu widzenia historii Polski chociażby? Nie, nie. Oprócz pan, my popularnie mówimy o nich plecaczki, bo zawsze z plecakami chodzą. To są zasłużeni matematycy. On jest matematykiem, ona jest chemikiem. Oni wykształcili mnóstwo młodzieży polskiej, pracownicy Politechniki Warszawskiej. Rozumiem. Tutaj świadkowie poprzedni wspominali, świadkowie, którzy przed panią tutaj występowali. Tak. Pani Nawrocka i pan Migros wspominali tutaj o remoncie. Pani Nawrocka użyła tutaj sformułowania dewastacja. Może pani jakoś mieszkań. Opisać ten, na czym to Proszę polega? Państwa, jest to bardzo ciekawa rzecz, bo robiąc remont, robi pan w mieszkaniu remont, przepraszam, bo ja się spodziewam porodu u swojej córki. Nie, dobrze, nie ona. Trzymamy kciuki w takim razie. No. Więc po prostu telefon jest niewyłączony, bardzo przepraszam. Są niszczone stropy, podłogi, ściany. Ja sama wzywałam policję, jak zaczęto kuć ścianę nośną. Czyli są... wyburzane nie mam ściany przy sobie zdjęć, bo... Ściany nośne, stropy, tak? Tak. A czy jest pani wiadome, czy na tego typu roboty budowlane, będące przebudową w świetle przepisów ustawy prawo budowlane, zostało wydane jakieś zezwolenie, wiem, pozwolenie że urząd na budowę? Się nie, architektura Urzędu Dzielnicy się na to nie zgodziła. Czyli te roboty nie mają są... zgody. Oto panie przewodniczący, ja mam taką propozycję, żebyśmy na posiedzeniu niejawnym rozważyli kwestię zainteresowania tej sprawy, właśnie tej przebudowy, zainteresowania właściwych organów nadzoru budowlanego. Myślę tutaj o powiatowym inspektorze. Ale myśmy, przepraszam, że przerwę, myśmy zawiadamiali. Zawiadamialiście państwo. Nie przyszedł nikt. To też wypadałoby tutaj podjąć stosowne działania. Są poniszczone drzwi wejściowe. Zapraszam do siebie. Myśmy na własny koszt częściowo naprawili drzwi, ponieważ jestem... A kto te drzwi niszczy?
Rozumiem, że... Większą część jest niszczony hostel. Te drzwi są niszczone przez hostel, który jest na czwartym piętrze. I na klatce schodowej jestem tylko ja i hostel na czwartym piętrze. Drzwi są uderzane. No, drzwi są stare, proszę Państwa, bo te drzwi są, jak dobrze, bo moja część budynku nie została zniszczona w wojnę, to są jeszcze przedwojenne drzwi. I naprawdę trzeba im oddać, obchodzić się z nimi delikatnie. Myśmy założyli sztaby metalowe. Rozumiem. Wczoraj powiedzieliśmy taką informację właśnie odnośnie tego tak zwanego remontu, który w istocie, można powiedzieć, z tego co pani mówi, nie jest remontem, tylko jest raczej, jest takim solidnym, są to solidne roboty budowlane, zaawansowane bardzo mocno. I wywożony jest stamtąd gruz z tych kondygnacji, z tego rozumiem windami przeznaczonymi do przewozu. Nie, proszę pana, klatkami, nie? Ponieważ klatkami. Windę ma tylko jedna klatka, klatka pierwsza, w której mieszka pani Maria. No właśnie, bo nas niejako tak... Reszta leci przez okna. Przez okna, tak? Zresztą chyba państwo widzieli, wiaderkami po linie jest... A są te miejsca jakoś zabezpieczone, czy...? Nie. Jak państwo wejdą na podwórko, to są olbrzymie kolejny zrobione, zniszczony jest asfalt na podwórku, są tak wielkie wyżłobienia, ponieważ te kontenery są tak ciężkie od cegieł, od gruzu, że asfalt nie wytrzymuje tego. Kontenery są wywożone 2-3 razy dziennie. Więc to proszę są sobie, tak zaawansowane prace. Tak, proszę sobie wyobrazić w takim razie, jak bardzo zaawansowane są prace. Rozumiem. Natomiast właśnie chciałbym tutaj zwrócić uwagę, nie wiem, czy pan poseł Mosiński też to potwierdzi, że właśnie z windy, która służy do przemieszczania się osób, a nie towarów, są, przynajmniej tak można było odnieść takie wrażenie, jest właśnie gruz wożony. I to też wypadałoby tą kwestią zainteresować właściwe instytucje z tego powodu, że może to mieć wpływ, nie mówię, że ma, ale może mieć wpływ, i to trzeba zbadać, na bezpieczeństwo dla osób, które się poruszają tą windą. No, tak. Ja nie zaryzykowałem drugi raz zjeżdżania w dół tą windą. Także... Tak, winda jest stara. Jest nieprzystosowana do przewożenia towarów. Ja mówiłem o gruzie. No to przynajmniej mi o tym... No, to, no gruz, dobrze. No to cegły, winda towarowa powinna... Kawałki umywalek, wanien. Przed samym państwa przyjściem zostały sprzątnięte 4 żeliwne wanny z podwórka. No niestety one się same na podwórku nie... Są niszczone w tym momencie klatki. Tak, tutaj jeszcze pani podniosła, jeszcze taka jedna kwestia. Podniosła pani taką okoliczność, iż proszono panią, czy też zwracano się do pani o to, żeby się pani wyprowadziła, tak? Tak. I w jakiej formie to czyniono i kiedy to mniej więcej miało miejsce? Jakby pani tak mogła okres zakreślić tutaj? Pierwszą naszą taką w ogóle kontaktem był, przekręcę nazwisko, Wacioł. To był Wocial. Powiedziałam, przekręcę nazwiska. To był przedstawiciel Jowisza, który bardzo ładnie się z nami spotkał. Świadkami był Michał Sas, Janek Śpiewak, Piotr Kochański. My mamy tą rozmowę nagraną, tylko ona jest przeniesiona na komputer i pan mecenas powiedział, że mają bardzo dobre układy z miastem i oni nam załatwią mieszkania, że w ogóle to nie ma problemu, nie będziemy poszkodowani. A ja mówię, dobrze, a jeżeli nie będziemy chcieli wyprowadzić, no to my was wyprowadzimy. To była pierwszy takiego kontakt. Takiego sformułowania użył, że my was wyprowadzimy. Tak. A przepraszam, a z kim to mieli takie bardzo dobre układy?
Nie powiedział, powiedział z miastem. Z miastem. Tak. Rozumiem. A i pan Kalinowski jeszcze był na tym, jako przedstawiciel stowarzyszenia na tym spotkaniu. I u niego na komputerze jest nagranie tej rozmowy. I to była ta pierwsza rozmowa. To pierwsza rozmowa. Tak. A później? Później, jak dostaliśmy podwyżkę 25 zł, no to ludzie zaczęli się denerwować, bo nie stać, nie wszystkich stać na to, żeby płacić. To było pisane, na jakiej podstawie jest ta podwyżka. Już w tej chwili nie pamiętam, czy dostaliśmy odpowiedź, czy nie. Bo prawdę powiedziawszy, zaczęłam pracować na rzecz innych kamienic i troszeczkę opuściłam Poznańską. Rozumiem. A czy do pani przychodziły jakieś osoby z propozycjami wyprowadzki? Czy były telefony? Dwa razy miałam telefon. A od kogo był ten telefon? Od firmy Gerente. A co to jest? To jest administrator Jowisza. Mhm. I co w tych telefonach, tych rozmowach? Czy złożyłam wniosek o mieszkanie? Aha. Czy już się wyprowadzam? Kiedy się wyprowadzam? Czy te telefony miały miejsce w jakichś nietypowych porach może? Czy to było raczej? Wieczorami. Wieczorami, tak? Wieczorami, bo w dzień ja po prostu nie mam kiedy odbierać. Rozumiem. Czy pani o kwestii dotyczącej reprywatyzacji nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 14 zawiadamiała Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, w szczególności panią Hannę Gąkiewicz-Walc? Tak. I kiedy to było? Pan Mateusz Sipielski, pan burmistrz, pisał do pani Gąkiewicz-Walc, jak i pisał do pana Jóźwiaka w 2015 roku, ale niestety żadnej odpowiedzi żadne z nas nie dostało. Czyli nie było żadnej reakcji? Żadnej reakcji nie było. Świadczącej o tym, żeby pani Hanna Gąkiewicz-Walc się jakoś przejęła losem. No chyba pan żartuje. Zadaję pytanie. Nie, panem, nie przejęła się naszym losem. Nie przejęła się. No dziękuję bardzo. Ale nawet, jeżeli mogę tylko pytanie zadać, ale z Urzędu Miasta nawet nikt się nie przejął państwa losem, nawet po tych wszystkich informacjach prasowych, że czynsz niektórym osobom podwyższono do 6 tysięcy miesięcznie, że nikt się nie przejął losem. Nie. Dziękuję bardzo. Pan Bartłomiej Opaliński. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Mam pytanie do świadka, czy jest pani znane takie ciało kolegialne, które nosiło nazwę Zespół do spraw reprywatyzacji przy Urzędzie Dzielnicy Śródmieście. Tak, jestem jego przewodniczącym. Byłam. Rozumiem. A ile osób liczył ten zespół i czym on się tak naprawdę zajmował? Zostałam tylko ja w zespole. Zresztą cały czas tylko ja w nim pracowałam. Mhm. I zajmował się badaniem historii danych kamienic. Czyli między innymi to, co tutaj usłyszeliśmy na początku. Tak, tak, ale tylko jak... i wyłącznie historii. Rozumiem. A czy zespół w jakikolwiek sposób współpracował z ratuszem? Czy ten dorobek, nazwijmy to intelektualny zespołu, który powstał w postaci tej historii, czy był ratuszowi przedstawiany? I czy to było jakoś konfrontowane z postępowaniem reprywatyzacyjnym, z różnymi postępowaniami reprywatyzacyjnymi, na przykład w sprawie ulicy Poznańskiej? Akurat Poznańskiej 14 zespół nie robił, mhm, bo nie mógł. Byłam bezpośrednio zainteresowana. Proszę pana, nie wiem, moim szefem był burmistrz Paweł Suliga. Raporty, jak i nagrane księgi hipoteczne, zdjęcia z ksiąg hipotecznych oddawałam panu Sulidze. Rozumiem. A czy ten zespół nadal istnieje w tej chwili? Nie. Po 3 miesiącach we wrześniu pan Jóźwiak rozwiązał zespół. A z jakiej przyczyny? Nie podając przyczyny, nie podając nic. A czy jest pani w stanie może, nie wiem, przewidzieć, stwierdzić, czy ma pani wiedzę może, jaka była rzeczywista przyczyna, bo on nie, pan wiceprezydent nie podał przyczyny, ale jaka mogła być rzeczywista przyczyna rozwiązania tego zespołu? Nieprawidłowości w oddaniu kamienic. Do których państwo dochodzili? Zaglądali, tak. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję uprzejmie. Pan Robert Kropiwnicki. Dziękuję bardzo.
Bo to ciekawy wątek ten, który pani podniosła, dotyczący uprawnień właściwie pana Aleksandra Włodawera do dziedziczenia. I chciałbym kilka pytań w tej sprawie między innymi zadać. A podważa pani jego prawo do dziedziczenia, a po kim, że nie może dziedziczyć właściwie? Bo... Po swoim ojcu ani po dziadku, ponieważ dziadek już nie miał nic. Dobrze, ale z tego, co mamy w postanowieniu... Mamy innych spadkobierców. Ja wiem, co pan mecenas napisał. Nie, bardziej mi chodzi o prostą rzecz. Pan Szmula... Szmulberg, o którym pani mówi, mógł oczywiście zlicytować, czy jego część została zlicytowana, ale on dziedziczył, czy jego dzieci dziedziczyły po jego braciach i jego rodzinie. Czy to też pani podważa? Nie wszystkich. Podważam. Bo bardziej mi chodziło o coś takiego. Podważam. Dziedziczenie po Luzerze, dziedziczenie po Efrejmie, dziedziczenie po Mojszym. Aha. Ponieważ do nich żyją spadkobiercy. Owszem, Jankiel zmarł. Po nim jest zrobione postępowanie spadkowe w księdze hipotecznej poznańskiej 14, gdzie faktycznie przekazuje na mamę jako dożywocie, jest zrobione postępowanie spadkowe, jak i na rodzeństwo. Natomiast Abraham Isaac, czyli prawowity pierwszy właściciel, od 1910 roku miał kłopoty z bankiem. Zostały wystawione weksle. Mało tego, już jeszcze jedną rzecz muszę znaleźć. Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli bank, który w tej chwili istnieje. Czy hipoteka tam była, tak? W Banku Gospodarstwa Krajowego. Tak. Po drugie, 9 czerwca 1949 roku Biuro Budowlane Technika i Praca Spółka z o.o. Akta dotyczą ulicy Poznańskiej 14, mieszkania 31. Nastąpiło uregulowanie przedwojennego weksla na kwotę 10 tysięcy złotych i kosztami zdyskontowanego konta w banku dyskontowym Mostkina sprzed 1939 roku. Proszę Państwa, z tego także wynika, że mieszkanie numer 31 już nie należało do Włodawerów, tylko do spółki Biuro Budowlane Technika i Praca. Natomiast w tym momencie pan Aleksander Włodawer nie mógł odzyskać w całości, bo mieszkania nie były. A tę część po Szmulu Berze kto nabył? Persik i Goldflam. I to jaka była część? 1/14 całości Szmula Bera. I kiedy była ta licytacja? 37 rok. Rozumiem. Czyli ta część na i pewno nie powinna... I dokumenty Sądu Grodzkiego i Okręgowego mamy na płytkach skopiowane. Rozumiem. Czyli to jest dość istotne ustalenie. Ale czy podważa pani również to, że pani Paulina Włodawer jest matką Aleksandra Włodawera? Tak. Że to jest inna osoba, tak? To jest inna osoba. Według tak pani. Samo jak, proszę Państwa, w Ząbkowicach Śląskich, gdzie urodził się Aleksander, jest wspaniały historyk, który opowiada o tym mieście, opowiada o historii. Między innymi zaprowadził nas na osiedle żydowskie, no i opowiada, że tutaj było wielkie nieszczęście, została spalona młoda para. W archiwum pod Ząbkowicami, a jeszcze wracając do tego, on mówi, a jakiej rodziny szukacie? Włodawerów. Popatrzył na mnie i na córkę i mówi, przepraszam, nie mam czasu, muszę już iść. Pod Ząbkowicami jest archiwum, do którego trafiłyśmy i znajdujemy w meldunkach miasta Artur Włodawer zameldowany, ulica Jagiellońska chyba, Aaron Włodawer zameldowany, ulica Jagiellońska i... Ale w Ząbkowicach, tak? W Ząbkowicach. Śląskich. Bardzo piękne miasto. Bardzo ładne i zapraszam każdego, żeby zobaczył Krzywą Wieżę. Tak.
jest ładniejsza niż we Włoszech. I Paulina. I oni wszyscy w trójkę mieszkali na jednej ulicy, w jednym domu. W 1953 roku Pesa zmienia imię na Paulina, a Aaron na Artur. To dlaczego wcześniej posługują się imieniem Artur? Czyli sugeruje pani, że rodzice tak naprawdę, czy to pan Aleksander zmienił tak gdyby bieg, czy na, no proszę pana, to, skoro czy rodzi jego rodzice? Skoro syn nie wie, kto jest jego matką, Klein czy Włodawer, jeszcze jedna sprawa, zeznanie pani Tos, zaraz przeczytam, bo znowu pomylę nazwisko. No i zrobiłam bałagan. Znaczy, nie mogę tego w tej chwili znaleźć, ale jest zeznanie w Żydowskim Instytucie Historycznym naocznego świadka pani Tosk, nie wiem jak to się po polsku, Trosk-Tosk, która opowiada, że właśnie Joel i jeden z członków rodziny Włodawerów, jak i Aaron zginęli rozstrzelani w 1943 roku. I to był Joel, czyli to był bratanek, znaczy stryj, był Artur, stryj Artura Włodawera, tak. Rozumiem. Czyli stryjeczny dziadek Aleksandra. Dwóch stryjów i młodociany Aaron. Rozumiem. Zostają rozstrzelani. No to czy pani przekaże nam te dane, rozumiem, te swoje ustalenia, tak, bo to może być bardzo istotne dla Ukrainy. Tam jest cały wątek, gdzie oni mieszkali, kto ich wydał. Ona wszystko opowiada. Dobrze. A od kiedy pani zajmuje się badaniem historii rodziny Włodawerów? Od 2013. Czy już po decyzjach? Już po decyzjach, tak. Rozumiem. Czy pani złożyła wniosek o mieszkanie, inne mieszkanie komunalne? Tak, ale z przyczyn niezależnych ode mnie jego nie dostanę. A kiedy pani złożyła ten wniosek? Składałam 3 razy, więc 2015, 2016. Rozumiem, czyli jest pani, ale jest pani na jakieś liście oczekujące? Nie, mój wniosek w ogóle nie został przyjęty. Nie kwalifikuje się do dostania mieszkania kwaterunkowego. Rozumiem. A ilometrowe mieszkanie pani zajmuje tam na Poznańskiej? 59,96 metrów. I ile osób tam zamieszkuje? W tej chwili 3, ponieważ starsza córka wyjechała za granicę. Rozumiem. A czy przed posiedzeniem komisji spotykała się pani z członkami komisji? Jakiej? Naszej. Czy z tu obecnymi członkami komisji spotykała się Przepraszam, pani? Przepraszam, znam pana Lisieckiego. Mhm. Kto go nie zna? Nie, ale czy... nie spotykałam się. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Dziękuję bardzo. Pan Sebastian Kalet. Dziękuję, panie przewodniczący. Według pani, czy mogła pani powiedzieć, czy jakąś wiedzę pani posiada na temat statusu siostry pana Artura Włodawera, Natalii Blut? Natalii Blutch. Która była żoną pana Jakuba Bluta, który był z kolei z rodziny Kleinów. Co się z nią dzieje, nie wiem. Ale w sensie nie co z nią, tylko chodzi mi o proces spadkowy, ponieważ zarówno pan Joel, jak i pani Natalia Blut, pani Natalia Blut robiła postępowania spadkowe po swoim zmarłym mężu, po swoim synu i po rodzinie Kleinów. Czy pani taką wiedzę w ramach swoich badań archiwalnych pozyskała, czy mogła tak, pani to opisać? Nie przytoczę jej w tej chwili, natomiast mamy ksera tych postępowań. Rozumiem. Czy w takim razie nie... Czy ma pani wiedzę o tym, że w skład spadku po rodzinie Blutów bądź Kleinów mogą wchodzić nieruchomości związane z dekretem Bieruta? Tak. I czy ma pani, pamięta pani jakiego rodzaju? Na 81. Ile to adresów może być?
O Chryste, panie, nie powiem panu w tej chwili. Ale więcej niż jeden? Więcej niż dwa. Więcej niż dwa, rozumiem. Czy zna pani, czy zapoznawała się być może pani z aktami postępowania spadkowego, na podstawie którego pan Aleksander Wołodawer został jedynym spadkobiercą tych kilkunastu osób zmarłych w trakcie wojny? Czytałam je. Może pani opisać, co się składa na te akta postępowania, to znaczy poza wnioskiem pana mecenasa Roberta N. i załącznikami, jakie dokumenty sąd w tym postępowaniu pozyskał do postępowania, tak by określić prawidłowo zakres spadkobierców? No właśnie, o czym ja już wcześniej tu wspomniałam, powstały dwa dokumenty. Jeden w języku szwedzkim, który nie został przez pana mecenasa przetłumaczony i przełożony, tylko w języku szwedzkim został do sądu oddany. Czyli mówi pani o tym szwedzkim i brytyjskim, tak? Natomiast w aktach postępowania spadkowego ten załącznik dołączony przez pana mecenasa Roberta N. w języku szwedzkim i brytyjskim został przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego, tak? Ale to dopiero myśmy zrobili. A czy, bo ja pytam o sąd. Nie sąd. To, ale ja pytam, pan mecenas Robert ten złożył wniosek o postępowanie spadkowe, stwierdzenie nabycia spadku. Do wniosku swojego dołączył ukrócone odpisy aktu zgonu konkretnych osób, tak, pobrane w 2006 roku, i te dwa dokumenty w języku szwedzkim i angielskim. Po dwóch miesiącach sąd wydał postanowienie spadkowe. Moje pytanie dotyczy tego, czy czytając akta postępowania spadkowego, jakie dokumenty pozyskał sąd, by ustalić prawidłowo krąg spadkobierców? Czy takie dokumenty w ogóle sąd, czy sąd taką aktywność w tym postępowaniu przejawiał? Nie wiem, co przejawiał sąd, natomiast innych dokumentów nie ma. Może być tylko jeszcze zaświadczenie z hipoteki dotyczące działu drugiego i działu pierwszego. Dział pierwszy jest to oznaczenie miejsca, numer ulicy. Dział drugi jest to dział dotyczący właścicieli. Natomiast w dziale trzecim tejże hipoteki, do której już nie było żadnego zaświadczenia, jest zmiana i jest wszystkie sądy grodzkie wpisane. Jeżeli pan Nowaczyk złożył, to złożył tylko dział drugi. Ja w tej chwili już po prostu tego nie pamiętam. Czyli, bo chodzi mi o postępowanie spadkowe, bo pani tutaj w sposób szczegółowo opisywała dokumenty archiwalne, do których pani dotarła, by określić status tych kilkunastu osób, które były rodzeństwem, tak, i były po śmierci ojca współwłaścicielami nieruchomości przy Poznańskiej 14 przed wojną. I pan Robert N. w 2006 roku zaczął starania w imieniu pana Aleksandra Wołodawera o ten spadek i kolejnym wnioskiem w 2010 roku wskazał, że po tych kilkunastu osobach jedynym żyjącym spadkobiercą powinien być pan Aleksander Wołodawer. I pani jako osoba prywatna, jako lokator, którego dotyczy reprywatyzacja, podjęła wysiłek, by w archiwach różnego rodzaju instytucji państwowych sprawdzić, co się z tymi osobami działo w czasie wojny, po wojnie, czy zostawił po sobie potomstwo. I pytanie, czy w aktach, które pani czytała, sąd podjął taką aktywność, jaką pani, czyli próbował ustalić, czy po prostu te osoby, które wskazał Robert N., co się z nimi działo po wojnie, czy 14, kilkanaściorgo rodzeństwa mogą mieć potomstwo, czy tylko oparł się na skróconych odpisach aktu zgonu przedstawionych przez Roberta N. Tylko na skróconych aktach zgonu przedstawionych przez pana mecenasa. Czy wie pani, jaki sędzia wydawał w tej sprawie postanowienie? Nie pamiętam nazwiska. Pan sędzia Jan Wawrowski, czyli sędzia, który wydawał również postanowienie dotyczące kuratorów w sprawie twardych, siennych. Tutaj kilkukrotnie jako nazwisko się w naszych postępowaniach dziwnym trafem przewija. I będzie się powtarzało. Czyli z tych akt, które pani czytała, wynika to. Czy w tych aktach jakakolwiek aktywność miasta była dostrzeżona przez panią? Nie. Czy pismo, które w 2015 roku, które pani opisała, pan burmistrz Siepielski skierował do ratusza bezpośrednio na Plac Bankowy, dotyczyło również problematyki spadku, tej problematyki, którą pani w ramach swojego prywatnego, niemal tak powiedzmy, śledztwa przeprowadzonego ustaliła? I te informacje były podane w 2015 roku, bez mało odpowiedzi. Tego, była załączona płytka z całą hipoteką, z całym sądem grodzkim, z całym zakupem przez panią Persik, pana Goldflama.
czyli w księdze hipotecznej tej nieruchomości oryginalnej znajdowało się szereg dokumentów, które wskazywały na zadłużenie tej nieruchomości przed wojną. Nie, no między innymi tak, prawda? Współwłaścicieli tej nieruchomości tak. Konkretnych. Pani wspominała również o złożonym zawiadomieniu do prokuratury w 2014 roku dotyczącym reprywatyzacji. Może pani powiedzieć, jaki jest obecnie, jaka była historia tego zawiadomienia? Po jakim czasie, jakie czynności podjął prokurator po pierwszym zawiadomieniu? Czekaliśmy na w ogóle jakąkolwiek odpowiedź bardzo długo. Pani, to była pani prokurator Skruczej, skopiowała nasz tekst, odmawiając nam wszczęcia. Czyli odmówiła wszczęcia śledztwa, tak? Tak? Czyli nawet widać było, że nie czytała tego, tylko zrobiła print, copy kawałków tego naszego zeznania. Rozumiem. Czyli co się stało po odmowie wszczęcia śledztwa w 2014 roku? Złożyliśmy zażalenie. Z jakim skutkiem? Takim, że zostało podjęte dochodzenie i bardzo, bardzo, bardzo długo nic. I po pewnym czasie, w zeszłym roku, dostałam zawiadomienie, że dokumenty zostały przeniesione do prokuratury we Wrocławiu. Czyli zostałam wezwana na poleczki. Dostali wszystkie dokumenty, jakie jeszcze miałam, bo każda prokuratura dostawała wszystkie księgi hipoteczne, jakie znaleźliśmy w księdze podstawowej, wszystkie sądy grodzkie, sądy okręgowe. No dostała wszystko. Czy pani przekazała ten materiał w zawiadomieniu teraz? Czyli żeby zrozumieć ciąg zdarzeń, w 2014 roku pani składa zawiadomienie, prokuratura bardzo szybko odmawia wszczęcia śledztwa, sąd nakazuje prowadzić postępowanie, nic się nie dzieje do jesieni poprzedniego roku, tak? Tak. Rozumiem. To będzie wszystko z mojej strony. Dziękuję uprzejmie. Pan Jan Mosiński. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowna pani, chciałem powrócić do tego okresu, kiedy pani była przewodniczącą stowarzyszenia. Czy... Tak. Tak. Kiedy pełniła pani funkcję przewodniczącej stowarzyszenia, czy wówczas odbywały się jakieś spotkania z pełnomocnikiem prezydenta miasta stołecznego Warszawy do spraw rozwiązania problemów w lokalach, budynkach podległych reprywatyzacji? Nie. Nie było żadnego sygnału, żadnego spotkania. Chciałem też powrócić do kwestii tej aktywności pani Aliny Dłużniewskiej. Jak mogła pani przybliżyć, opisać jej obecność w tej przestrzeni, która dotyczy kamienicy przy Poznańskiej 14? O Boże kochany, proszę państwa, pan mecenas współdziałał z... Pan mecenas, czyli pan Robert N? N, tak. Współdziałał bardzo szczegółowo i bardzo na bardzo wielu kamienicach z panią Dłużewską. Proszę zwrócić uwagę, że niektóreś kamienice, jak prawowici spadkobiercy się zwracali, czekały latami. W momencie, kiedy przejmował pan Nowaczyk, w 2 miesiące była wydawana decyzja. Bliższą działalność tej pani na pewno może opisać pan Janek Śpiewak. Rozumiem, ale... Bo to jest sprawa długa, no w tej chwili nie na komisję. Rozumiem, ale według pani oceny, nazwijmy może kolokwialnie ten duet, tak? Pan mecenas Robert N. i pani Alina Dłużniewska. Wybierali sobie lepsze kamienice w Warszawie. Rozumiem. I je przejmowali. Rozumiem. A chciałbym jeszcze powrócić w formie też pytania do tej aktywności pana mecenasa Piotra Wociala, bo tam był ten kontakt, pani wspomniała przed chwilą. Czy pan mecenas mówił, kogo reprezentuje w tej rozmowie z panią? Tak, on powiedział, że jest przedstawicielem firm Jowisz. Aha, przedstawił się jako przedstawiciel firm Jowisz. I sugerował ewentualnie pani, że pani opuściła ten swój lokal, czy też? Nie mówił personalnie do nikogo z nas, tylko mówił do nas, że nam pomoże ze względu na swoje układy z miastem w dostaniu mieszkań zastępczych.
A czy zapraszał państwa może do swojej kancelarii, którą ma przy ulicy Nowakowskiego 16, tak, w tak zwanej kamicy tak, walców? Że proszę się do mnie zgłaszać, a ja państwu pomogę. Na tamten czas miała pani wiedzę, że pan mecenas Piotr Wocial ma kancelarię właśnie w tej słynnej kamienicy walców? Nie, dowiedziałam się na tym spotkaniu. Aha, na tym spotkaniu. Czy to panią jakoś zainteresowało? Łączyła pani pewne fakty może, czy też nie? Z tym, że skoro ma tam kamienicę, skoro ma tam swoją kancelarię, to może faktycznie ma tak zwane chody u pani prezydent miasta stołecznego Warszawy? Nie będę się wypowiadała na temat tego pana mecenasa. Rozumiem. Bo od razu po spotkaniu powiedzieliśmy oszust. Rozumiem. Dziękuję. Mam więcej pytań, panie przewodniczący. Dziękuję. Pan Paweł Lisiecki. Wspomniała pani o pani Alinie Dłużewskiej, tak, matce Jakuba R., byłego wicedyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami. Jakuba R. Jakuba R., dobrze mówię. Czy z pani wiedzy, bo wspomniała pani, czy dobrze to zrozumiałem, że ta pani pracowała w Urzędzie Miasta bądź w którejś z jednostek budżetowych Urzędu Miasta, tak? Tak. Kim ona tam była? Radcą prawnym czy kimś? Nie wie pani tego. Nie wiem, w tej chwili no nie wiem. Ale natomiast w jakim czasie przy ona wielu kamienicach, jakie robiłam, to powiązanie nam się nakłada. A ta pani Alina w jakim okresie pracowała? Może tak, kiedy przestała pracować w Urzędzie Miasta bądź w jednostce podległej? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Tego pani nie wie, rozumiem. Wspomniała pani, że mecenas Wocial stwierdził, że miał dobre układy w mieście stołecznym Warszawa i może pomóc w uzyskaniu lokalu komunalnego, socjalnego. Tak. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że jeżeli chodzi o Poznańską 14, miasto pomogło 17 rodzinom. Słucham. I pytanie jest moje takie, czy mecenas Wocial pośredniczył w tej pomocy? Czy jacyś lokatorzy skorzystali z pomocy mecenasa Wociala w uzyskaniu takiego lokalu komunalnego bądź socjalnego? Czy wiadomo coś pani na ten temat? Nie wiem, czy pomógł komukolwiek pan mecenas Wocial. Miasto też nam nie pomogło w zdobywaniu mieszkań komunalnych. Pan powiedział 17 osób. 17 rodzin, tak mi stwierdzą przedstawiciele miasta. Wie to pani, jest co dla mnie zagadką, dlatego że znam 4 czy 5 przykładów rodzin, które wzięły kredyty, zadłużając całą swoją rodzinę, kupiły mieszkania poza Warszawą i pani jedna kupiła na Woli, gdzie jej córka zadłużyła się. Jedna rodzina wzięła... Miasto poręczyło te kredyty? Z miłą chęcią bym chciała taki kredyt zobaczyć. Nie. Pani Uchto miała 3 dzieci i wszystkie 3 dzieci wzięły kredyt, żeby rodzicom kupić mieszkanie. Pan z mieszkania 8, pan Andrzej, też wziął kredyt, żeby z matką i dziećmi przenieść się pod Warszawę, dzięki temu jego mama zmarła. Po prostu starych drzew się nie przesadza. To jeszcze. Jedna pani poszła do TPS-u. Dobrze mówię? Do TPS-u, jedna rodzina. Jedna osoba, 2 osoby przeprowadziły się do rodziny. Z mieszkania numer 18, dzięki temu ta pani już nie żyje, bo syn ją oddał do domu opieki, mąż zmarł. Pani z mieszkania numer 3, córka jej odstąpiła swoje mieszkanie. Więc pytam się, gdzie jest ta pomoc? Pomoc miasta byłaby, gdyby na przykład Ania Grabowska, wychodząc z ojcem 75-letnim, który już nie kojarzy, co się dzieje, i z 2-letnim dzieckiem, poszła do 30-metrowego mieszkania, wychodząc ze 100-metrowego mieszkania. Proszę państwa, ludzie zostawiają... Pani Zofia z mieszkania numer 2
Rada Osiedla Koszyki pomogła jej załatwić mieszkanie po siostrze. Gdzie jest ta opieka tego miasta? Jakby miasto mogło, to by nas w kałuży wody utopiło. Tylko żebyśmy zniknęli. Bo tam była mowa o tym Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Czy można by coś więcej, w jaki sposób ta pomoc? Jeszcze nie. To jest nowa wiadomość. Wiadomo, że zajmowali mieszkanie numer 31. Ale to, czyli oni jeszcze tam, nie zostali przeniesieni? Nie. Oni po wojnie zniknęli. Przenieśli się zupełnie gdzie indziej. Natomiast to są wiadomości sprzed wojny. Nie, mi chodziło o kwestię taką, że tam mówiła pani, że jakaś rodzina TBS dostała. Do Domu Pomocy Społecznej rozumiem, że dwie rodziny zostały, tak? Nie, TBS-y to są... Nie, do TBS-u, nie, do TBS-u, ale nie do DPS-u, tak? Okej. Okay. Do tego budownictwa. Zrozumiałe, okej. Okay. Jedna rodzina. Jeszcze jedno pytanie dotyczące Komisji Dialogu Społecznego związanej z reprywatyzacją, pomocą lokatorom. Pani była, czy jest członkiem tego? Nie jestem członkiem. A wie, kiedy pani może powstał ten KDS? Chyba w zeszłym roku. Czyli 2016 roku. A zwrot nastąpił w 2013, Poznańskiej 14, tak? Tak. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Czy są jeszcze pytania? Pan Paweł Rabi. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja bym chciał wrócić do tego wątku, o którym pani świadek mówiła, współpracy, pracy w Stowarzyszeniu Poznańska 14 i tych nacisków, które były ze strony przedstawicieli grupy Jowisz wobec pani, żeby pani tego zaprzestała, że byłoby lepiej dla pani, gdyby pani tego nie robiła. Jaką to miało formę? Czy oczekiwano... To było słowne. Czy to były groźby, czy oczekiwano nie, od pani nie, jakiegoś... Nie, to była rozmowa i takie lekkie sugerowanie. Ale czy wymagano od pani jakiegoś podpisu, jakichś oświadczeń tego nie. typu? Czy takie naciski były też na innych członków stowarzyszenia? Nie wiem. Chciałbym zapytać też o kwestię tego, czy w całym tym, po zwrocie tej nieruchomości, czy państwo nie poczuli się w którymś momencie wykluczeni, że tak naprawdę nie jesteście obiektem tej gry, czy obiektem w ogóle rozważania, że wcześniej mieliście umowy najmu zawarte z miastem, a po tych decyzjach tak naprawdę nie wiadomo, kto tutaj jest podmiotem i do kogo się zwrócić. Czy takie poczucie wykluczenia się wśród ludzi pojawiło? A jak pan by się czuł, skoro nie jest pan stroną, wie pan, że traci pan dach nad głową, czyli traci pan spokój rodziny, nie wie pan, co za 5 minut będzie, nie może pan nic zrobić, bo nie jest pan stroną. To jak by się pan czuł? Bo my się czujemy jak śmieci. No i właśnie też o to chciałem zapytać, bo mówimy o budynku Poznańska 14. Widzimy budynek, ale tak naprawdę to są więzi społeczne i to są ludzie. Jakby pani oceniła dzisiaj po tej decyzji zwrotowej kilka lat poziom więzi społecznych, jeśli chodzi o relacje pomiędzy ludźmi, bo mieliśmy tutaj zeznania świadków, że oczywiście są remonty, jest dewastacja kamienicy. Jak wygląda stan relacji międzyludzkich? Czy są tam konflikty? Czy ta wspólnota się rozpadła po prostu przez to? Powolutku tak. Myśmy mieli wigilię na podwórku, w przejściach między podwórkami. Robiliśmy wigilię, mieliśmy choinki w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Mieliśmy spotkania przy jajeczku, jeżeli chodzi o Wielkanoc. Ludzie chodzili uśmiechnięci. W tej chwili każdy przemyka po tej kamienicy. Oczywiście już nie ma spotkań, nie ma trzymania więzi, bo nas zostało parę osób. I każdy na każdego patrzy z przerażeniem. Nawet nie mamy ochoty się do siebie odzywać. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję uprzejmie. Czy przedstawiciele strony mają pytania? Proszę bardzo, panie Stasie. Dziękuję, panie przewodniczący. Proszę powiedzieć, ta sprawa sądowa, o której pani mówiła na początku, przegrana z mecenasem N, to czego przedmiotem była? Pani mówiła, opowiadała o niej na samym początku. Przejęcie kamienicy. Nie, ale powiedziała pani, że państwo tą sprawę sądową przegrali. Tak, myśmy wnieśli, że kamienica została, że naszym zdaniem kamienica formalnie została oddana nie temu spadkobiercy, któremu można. Jaki sąd? Tam była jeszcze jedna nasza adwokatka, zrobiła
tak zwany myk, żeby w ogóle prokuraturę zainteresować, że na niekorzyść Włodawera to było, ta cała sprzedaż i tak dalej była na niekorzyść Aleksandra Włodawera, nie wnikając w to, czy on jest prawowitym spadkobiercą, czy nie. Ponieważ mecenas N zapłacił, jeżeli zapłacił Włodawerowi 4 miliony, kamienicę sprzedał za 12. Oprócz tego przecież zgłosił o odszkodowanie, czyli w sumie na kamienicy zarobił około 35 milionów, jak nie więcej. A przepraszam, jaki sąd, czy sąd cywilny, czy karny rozpoznawał tą sprawę? Na Solidarności. To jest chyba karny. Nie, to nie ma pozwania. Dobrze. Proszę powiedzieć, ten remont, o którym pani opowiadała, który aktualnie się toczy, to obejmuje jakich części? Lokali, czy części wspólnych również, konstrukcji budynków? Nie, lokali, konstrukcji budynków tak, a lokali kwaterunkowych. Czyli tych opróżnionych przez lokali, tak. Przez lokatorów, tak? Tak. Proszę powiedzieć, dla mieszkańców aktualnie, czy ten remont wiąże się z jakimiś trudnościami? Jakby pani oceniła ich stopień? A jak pan myśli, skoro pan ma walenie przez cały dzień, borowanie, pełno pyłu jest, to coś panu pokażę, jak pan jest taki dowcipny. Proszę bardzo. Tak wygląda ręka. Ja mam takie całe ciało od pyłu. To, a proszę powiedzieć, czy ma pani wiedzę na temat jakichś incydentów, które wiązały się, no niepożądanych, czy jakieś zdarzenia były, wypadki związane z prowadzeniem tego remontu? O co panu chodzi? No co pytam, pan ma na myśli? Pytam o jakieś zdarzenia niepożądane związane z przeprowadzeniem tego remontu. Czy były jakieś wypadki, nie wiem, wypadnięcie coś szyby? Coś było z oknem na czwartym piętrze, ale mnie akurat nie było w domu. Ja byłam w jednym z archiwów, także już przyszłam, jak sprzątano szkło z chodnika. Mhm. Proszę powiedzieć, ostatnia podwyżka czynszu miała miejsce kiedy i do jakiej kwoty? Jest jeden mały problem. Do mnie nie dochodzą listy. Ja raz w tygodniu idę na pocztę po rozbiciu skrzynek na listy, które są w bramie. Do nas nie dochodzą listy. My raz na tydzień idziemy sobie na pocztę i pytamy się, czy do nas są jakieś listy. Stąd na przykład dowiedziałam się o komisji, bo tak to bym nie wiedziała. A kto rozbił te skrzynki? Czy pani wie? No proszę pana, czy pan sobie kpiny uskutecznia? Pracownicy, no tylko... którzy pracują na budowie. Ale ja grzecznie zadaję pytania. Jak pani zna odpowiedź na pytanie, to proszę odpowiadać. Jak nie, to proszę powiedzieć, że pani nie wie. Takie komentarze może pani zachować dla siebie. Dobrze. Proszę powiedzieć, czy ma pani wiedzę na temat jakiegoś sporu, który toczy się wewnątrz wspólnoty mieszkaniowej pomiędzy grupą Jowisz Feniks a właścicielami mieszkań? Nie. Czy pani ma wiedzę na temat aktualnej sytuacji finansowej wspólnoty? Nie. Proszę powiedzieć, w ramach tego czynszu, który pani powinna płacić, płaci do aktualnego właściciela kamienicy, to w tym czynszu jakie media się zawierają, a za jakie trzeba płacić oddzielnie, bezpośrednio do dostawców mediów? Do dostawców mediów my płacimy tylko gaz i światło. Reszta jest wpłacane do firmy Jowisz, czyli wywóz śmieci, woda, centralne ogrzewanie i chyba światło wspólne, czyli klatki schodowe. Mhm. Proszę powiedzieć, czy była taka sytuacja przez pewien okres czasu i z czego wynikała, jeżeli miała miejsce, że lokatorzy płacili bezpośrednio za te media nie do spółek grupy Feniks, tylko bezpośrednio do wspólnoty mieszkaniowej? Tak, wspólnota się do nas zwróciła, ponieważ zabrakło im środków na zbliżające się zimę, na opłacenie centralnego ogrzewania i ciepła i wody. Kiedy to miało miejsce, proszę? O Boże, 2014, 2015. Nie, wie pan, naprawdę nie pamiętam, ale wiem, że przez 2 lub 3 miesiące wpływały pieniądze. Bezpośrednio za co Jowisz, tak, do piramidu. Za co Jowisz nas oczywiście
stwierdził, że jest to zadłużenie. Mhm. A proszę powiedzieć, proszę pana, jeszcze a propos Jowisza. Co roku jest rozliczenie za media. W moim przypadku na przykład jest to 1200 zł, rok w rok. Odkąd przejął mecenas, my tego nie dostajemy. Ja nawet nie wiem, czy ja mam w tym roku dopłatę, czy tak jak zawsze, jak co roku, ja mam nadpłatę. Te pieniądze zatrzymuje sobie Jowisz. A proszę powiedzieć, czy pani wie, z jakiego powodu w wspólnocie mieszkaniowej zabrakło tych środków na opłacanie mediów? Ponieważ nie miała wpływu. Od kogo? Od spółek. Dziękuję, nie mam więcej. Proszę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani mecenas. Proszę panią, proszę powiedzieć, czy kiedy jeszcze miasto było właścicielem kamienicy, czy pani zalegała z czynszem najmu i z innymi opłatami na rzecz miasta? Tak, miałam zaległość, uregulowałam zaległość i wróciliśmy do najmu. Czy skutkiem? A zaległość była spowodowana tym, że moje dziecko miało przeszczep nerki i musieliśmy wszystkie środki przekazać na dziecko. A czy skutkiem tych zaległości był wyrok eksmisyjny pani z lokalu? No właśnie został wstrzymany, bo zaległość... Ale był wyrok eksmisyjny w 2006 roku? Nie, nie doszło do tego. Był, proszę panią, wyrok eksmisyjny w 2006 roku. A co pani mecenas chce osiągnąć? Co pani chce udowodnić? Nie, no chcę zapytać, co się stało po tej eksmisji. Ale do czego pani dąży? Po no tym wyroku eksmisyjnym. Przepraszam, ja prowadzę rozprawę. Do czego pani dąży, co pani chce osiągnąć? Dążę do tego, czy coś się złego stało pani, czy ktoś panią usunął z tego lokalu wówczas. Jakie były dalsze pani losy wobec tego, że był wyrok o eksmisji pani? W 2006 roku pani zalegała z czynszem. Co się później stało? Czy później pani wystąpiła o zawarcie nowej umowy tego samego lokalu? Dobrze, ale co pani chce w ten sposób osiągnąć? My rozmawiamy o postępowaniu dekretowym, a pani pyta, jaka była sytuacja pani przed postępowaniem dekretowym. Co pani chce osiągnąć w ten sposób? Nie, chodzi o to, że w znacznych okresach czasu i przed, i po, jakby pani zupełnie bezumownie zajmowała ten lokal, ponieważ nie miała pani umowy najmu. To proszę sobie przeczytać wyrok sądu. Ponieważ pani po prostu w okresie od 23 kwietnia 99 do 31 marca 2003 w ogóle bezumownie zajmowała lokal, nie miała umowy najmu. Znaczy tylko w tym okresie pani miała, przepraszam, później pani nie miała i potem pani miała dopiero od 11 ale roku. Ale w momencie postępowania dekretowego, jak rozumiem, pani miała. I to, że pani właśnie miała do wypowiedziany, tego... bo miała też zaległości, miała pani wówczas wypowiedziany również. Czyli, ale dobrze, ale co pani mecenas chce tym osiągnąć? Proszę, panie przewodniczący, ja tylko chciałbym, chce pani udowodnić, że pani, oczywiście formalną kwestię. Tak, ale czy pani, a ja chcę ustalić, co państwo chcecie osiągnąć. Czy chcecie pani udowodnić, że przed postępowaniem dekretowym, czy chcecie państwo osiągnąć to, że przed postępowaniem dekretowym już wtedy pani powinna mieć zabrane mieszkanie, to chcecie udowodnić? Nie możemy panu przewodniczącemu ujawnić, jaki jest cel pytań z uwagi na taktykę zadawania pytań. Tak jak nie uchylał pan żadnych pytań członkom komisji i nie pytał ich, do czego zmierzają, zadając różne pytania, tak i do nas raczej nie powinno się kierować tego rodzaju zapytań, ponieważ to się okaże w trakcie zadawania pytań i odpowiedzi świadka. Ale pozwoli pan mecenas, że ja będę jednak prowadził tą rozprawę, dlatego proszę mnie nie pouczać i przejść do zadawania pytań. Ale ja mogę, panie przewodniczący, ja mogę jeszcze uzupełnić. Ja mogę proszę powiedzieć, o co nam chodzi. Nam chodzi o to, że pani zalegała wielokrotnie z czynszem, wielokrotnie były eksmisje. Była taka sytuacja, że pani ponownie kilka razy składała wniosek o zawarcie umowy najmu na ten sam lokal. Miasto chciało zawrzeć z panią tę umowę kilkakrotnie. Pani nie przedkładała mimo wielokrotnych wezwań żądanych dokumentów dotyczących właśnie kwestii dochodów gospodarstwa domowego. Z tego względu nie było możliwe zawarcie tych umów. Jeśli chodzi o pani wniosek z 2006 roku, dwa razy panią urząd wzywał, żeby pani złożyła. Jeżeli chodzi o pani wniosek z 2015 roku, panie przewodniczący, pięć razy urzędnicy wzywali, żeby pani przedłożyła dokumenty, które są wymagane do tego, żeby była możliwość z panią zawrzeć umowa najmu, także była daleko, w 2015 roku, tak, po reprywatyzacji. Chodzi o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego miasta. Zapewnienie pani godnych aha, warunków innego życia lokalu. Chcieliście państwo w innym inny miejscu. Lokal no, tak. Jakby sytuacja jest taka dzisiaj, że pani jest poddana postępowaniom eksmisyjnym czy innym ze strony właściciela i zwróciła się do miasta o pomoc. I w toku tej procedury, normalnej procedury regulowanej uchwałami Rady Miasta, wymagane są pewne dokumenty. Pytanie jest, czy pani te dokumenty przedłożyła miastu, by można było ocenić pani wniosek o przyznanie lokalu socjalnego. Bo chodzi, wniosek taki był, rozumiem. Proszę. Chodzi o to, że w 2007 roku był przeszczep mojej córki. W 2006 zachorowała.
Myśmy zaległość uregulowali i nawet z ZGN-u mamy pismo, że po uregulowaniu zaległości stan prawny mieszkania wraca do roku 2011, czyli do podpisania umowy najmu. Jeżeli chodzi o wniosek z 2015 roku, ja nie jestem w stanie przedstawić ZUS-u mojego męża, bo go po prostu nie płaci, bo mamy za małe dochody. I panie urzędniczki dobrze wiedzą, o co chodzi i wiedzą dobrze, o co jest awantura. Dobrze, a jeszcze jak przy tym zadłużeniu jesteśmy, czy może pani powiedzieć, czy miasto w ramach porozumienia udzieliło pani bonifikaty w spłacie tego zadłużenia i w jakim procencie? Proszę panią, spłaciłam 8 tysięcy, tyle ile byłam winna. Idąc się dowiedzieć o media, jaki mam zwrot, dowiedziałam się, że mam 5 tysięcy długu. No więc pani księgowa zaproponowała mi porozumienie, że jeżeli zapłacę od ręki 1700 zł, to ten dług 5000 zostanie umorzony i mieszkanie wraca i jestem normalnym najemcą mieszkania. Dwa razy wam spłacałam tą zaległość. Jeszcze chcecie? Proszę pani, myślę, że nie ma sensu się unosić. Tutaj chcemy dojść do jakichś ustaleń. No ciekawe, dlaczego? I bardzo prosimy, by opanowała pani emocje. Nie chcemy pani absolutnie tutaj w żaden sposób narazić na przykrości. Ale to pan robi. Zadajemy pani pytania, taka jest nasza rola. Dobrze, proszę bardzo. Chciałbym zapytać panią, czy pani orientuje się, że przydzielenie pomocy mieszkańcom miasta, którzy są w sytuacji materialnej tego wymagającej, odbywa się według określonych reguł. Czy pani zna te reguły? Jest to ten wniosek o mieszkanie, prawda? Czy pani zna reguły wynikające z uchwał Rady Miasta? Komu się przyznaje lokale? Jakie dokumenty muszą być przedstawione? Co jest oceniane w trakcie takiej procedury? Nie znam, znam wniosek. I ten wniosek wypełniłam na tyle, na ile mogłam. Oświadczenia są złożone. Dlaczego nie ma możliwości uzyskania informacji z ZUS-u co do niepracowania przez męża i przedłożenia takiego dokumentu w mieście? Ponieważ takiego, będąc w ZUS-ie, usłyszeliśmy, że musimy najpierw zaległość męża zapłacić, ewentualnie iść na ugodę. Na ugodę nie pójdziemy, bo mamy w tej chwili za małe dochody. A miała miejsce taka sytuacja, że również w związku z rozpatrywaniem pani wniosku nie wyraziła pani zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego? Proszę panią, ma pani złe dane. Wywiad środowiskowy był u mnie. Ale przy wniosku z 15 roku, przy pierwszym wniosku. A czy przedstawiciele miasta mają świadomość tego, że gdyby wykonali taką pracę, jaką wykonała pani Anna Tomas, to nie musiałaby się starać o lokal socjalny. Czy macie tego świadomość? Dobrze, to ja panią zapytam tak. Czy w związku z tym, że pani o tych wszystkich swoich rozbieżnościach co do spadkobrania powiadomiła prokuratora. Rozumiem, żadnego efektu na dzień dzisiejszy działań prokuratora nie ma, tak? Takiego namacalnego. Jest prowadzone dochodzenie. Ale czy jest coś więcej niż to, że jest prowadzone? Czy na przykład prokurator złożył wniosek o zmianę postanowienia spadkowego? Czy prokurator wystąpił z jakimś innym roszczeniem? Prokurator wystąpił do Interpolu o przesłuchanie Aleksandra Włodawera. No to w ramach postępowania przygotowawczego, czy jakiekolwiek inne kroki podejmował, na przykład w sądzie spadku, czy prokurator złożył wniosek? A czy pani reprezentuje prokuratora generalnego? Nie. Bo skąd ja mam to? Znaczy ja naprawdę... Jest to po prostu dyskryminacja Państwo po raz kolejny przekraczacie granicę, jeszcze za publiczne pieniądze zabieram państwu głos. Czy pan mecenas chce zabrać głos? Panie przewodniczący, bardzo proszę, żeby pan nie czynił tutaj z naszej sytuacji manipulacji. Naszym celem jest zadanie pytań. Dobrze, zadajemy pytania. Jeśli będą uchylane pytania przez pana, jest to pana prawo. Wszystkie pytania muszą być przez nas zadane. Te, które możemy zadać. Panie przewodniczący, bardzo prosiłbym, byśmy wrócili do wątku nieruchomości. Proszę się ze mną nie przykrzykiwać. Mam kilka pytań jeszcze. Proszę ze mną się nie przykrzykiwać. Prowadzę rozprawę, nie pozwolę panu na pytanie. Ja nie chcę się przykrzykiwać, panie przewodniczący, tylko nalegam, byśmy odeszli od wątku. Przywołuję pana do porządku i ostrzegam, że w razie dalszego zakłócania przebiegu obrad zostanie pan wykluczony z rozprawy na podstawie artykułu 96 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Dobrze, panie przewodniczący. Nie można. Pan, proszę bardzo, teraz przekazuję głos. Po raz.
po raz drugi przywołuję pana do porządku i ostrzegam, że w razie dalszego zakłócania przebiegu rozprawy zostanie pan wydalony z miejsca rozprawy na podstawie artykułu 96 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W takim razie nie będzie możliwości zadania świadkowi pytań. Zadaliście już państwo pytanie, już za te pytania bardzo dziękuję. Przekazuję, nie, państwo, nie, szanowny panie mecenasie, państwo, słyszycie, co państwo przeszli w kamienicy i państwo próbujecie teraz po raz drugi przeczołgać tych ludzi, na co nie pozwolę. Jakby jest, znaczy jeszcze raz powiedziałem, przywołuję, po raz trzeci i ostatni przywołuję pana do porządku i ostrzegam, że zostanie pan wydalony z rozprawy, jeżeli pan będzie wchodził mi w słowo, ja udzielam głosu. Pan mecenas Korolczuk, bardzo proszę. Nie, pan mecenas Korolczuk, dziękuję. Pytanie. Nie, pan mecenas Korolczuk, jeszcze raz, pan mecenas Korolczuk, dziękuję. Chciałbym się, koniec, szanowni państwo, przepraszam, chciałbym poinformować państwa, że na podstawie artykułu 96 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zostaliście państwo wykluczeni z rozprawy. Zarządzam 10 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Ale panie przewodniczący, co pan wyprawia? Ja rozumiem, że jest pan za karą śmierci, za torturami, ale naprawdę, czy pan chce, ale pan wyrzuca pełnomocników? Niech się pan jest nieodpowiedzialny w swoich działaniach, naprawdę. Proszę się nad tym zastanowić i wrócić do prowadzenia obrad. No, nie ma możliwości zadania pytań. Jesteśmy wykluczeni. Panie przewodniczący, nakłaniam pana do powrotu i do zmiany decyzji, reasumpcji tej decyzji. Przerwa. Ale po przerwie, rozumiem, wrócimy do tematu.